Chciałbym powiedzieć, że piękna sobota za oknem, ale akurat na Mazowszu leje. Nie wiem, jak u was zdaje się, że niż nadciągnął nad całą Polskę, ale nie o tym dzisiaj. E, tylko sport, e, sobota... Czy to jest moja kamera? Czy to jest moja kamera? To jest mała. Za dużo tych kamer. Za dużo moich kamer. Mamy dwie kamery przed sobą. E, Adam Kotleszka. Dzień dobry. Dzień dobry. Już zaczytany w gazety. Przeglądam, co się dzieje. Sobota, dzisiaj przed weekendem. Odwiedzi nas Olka Rajewska. Opowiemy sobie, co tam w ogóle piszczy w innych dyscyplinach sportu. I generalnie trochę wam opowiemy o tym... Co za nami i co przed nami w świecie e, sportu? Jak tak. tam w waszym życiu prywatnym? E, w co moim dobrze? życiu prywatnym e, o tyle niedobrze, że złapałem gumę jadąc tutaj rowerem i od połowy trasy e, miałem spacerek. I Czyli... sobota zaczęła się ciekawie. Czyli Tym polskie... bardziej, że powiedzieli, że deszcz pada. Czyli polskie kolarstwo dalej w kryzysie. Duży napisać. kryzys polskiego kolarstwa. Nie wiem, jak wrócę do domu, ale no, jakoś będę musiał wrócić. Muszę, muszę się zebrać. Mogę Cię podrzucić, ale wiesz, kurs kosztuje 15 Wiem. zeta najmarniej, za same zatrzaśnięcie drzwi, jak, dobra, jak Masz dobry złotuba kasuje. Zwieścił tę swoją brykę? M nie, aż taki to nie. Spacer. Piszcie do nas, bardzo proszę, na, na czacie. Już właśnie sobie odpalę mmm, czat. E, o, 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 właśnie, polskie kolarstwo. E, u mnie słońce lubelskie pisze Gerwin McGerwen. Dzień dobry wszystkim. Tak, e, piszcie do nas. Będzie, mam nadzieję, miło i sympatycznie. Będzie. No co, nie czując strachu, przejdziemy od razu do... E, do konkretów. Do konkretów, Jestem do prasówki, tak. od tego? Y, możemy, bo ja jeszcze nawet nie zdążyłem przejrzeć. Co a, widzisz, a wiem, ja już zdążyłem. A wiem, że ty już wyczaiłeś, że... A ja już zdążyłem. Ja, ja poczekaj, raku... spokojnie, spokojnie. Najpierw zacznijmy od faktu. I tutaj moim zdaniem bardzo ciekawy wywiad, e, mój drogi, z trenerem Janem Urbanem, który to trener wspomina, wspomina e, wielkie derby między Górnikiem Zabrze a Ruchem Chorzów, bo przecież dzisiaj... O godzinie 17.00 bardzo ważny mecz dla całej, Oj tak. chciałbym powiedzieć dla całej Polski. No myślę, że przy obecnej sytuacji w tabeli obu zespołów bardziej dla całej społeczności śląskiej, ale to naprawdę na, na, na Śląsku będzie wielki, wielki mecz i wielkie wydarzenie. Wielkie derby Śląska dzisiaj o godzinie 17.00 w Kanal+. Plus. Yy, tutaj również wywiad yy, z Dominikiem Szalą, yy, bardzo utalentowanym 18-latkiem. Który to chłopak jest oczywiście synem Wojtka Szali. Wojtek Szala, już 48 lat, nie do wiary. Były piłkarz GKS-u Katowice i Legii Warszawa, a Dominik, Dominik Szala, yy, no, jest piłkarzem, który faktycznie yy, robi ostatnio furorę i robi karierę. To na tyle, to tyle powiem ci na O. pozycji. No, to jest tak jak Tatara, ta, czyli defensywny? Tak, czy? defensywny jak najbardziej. No, Dominik Szala, muszę ci powiedzieć, obrońca yy, wychowanek Gieksy z Katowic. Myślę, że ma przed sobą dużą, mm -hmm. dużą przyszłość. Tu jest ciekawa też yy, sprawa, za sekundę o tym powiemy przy datach. Je jeszcze tylko jedna rzecz. Roman Wójcicki. Kto pamięta Romana Wójcickiego? Ksywa Listwa, wielki mm -hmm. środkowy obrońca, taki powiedziałbym. Tykowaty. On miał taki głos, taki niski, czy to nie? To... Nie Ar pamiętam. Nie, no, Romana Wójcickiego nigdy nie spotkałem na żywo, ale no, Roman Wójcicki to reprezentant Polski z 1986 no. roku. Ja pamiętam jak dziś, Polska gra kiedyś mecz w eliminacjach e, jakiejś dużej imprezy, e, przegrywa, mhm. albo widzę łódź. Widzę, Fuć przegrywa, w związku z tym ciśnie ten, tych swoich przeciwników. Cała drużyna przeciwna jest schowana głęboko do defensywy. Roman Wójcicki na środku boiska przejmuje piłkę, no i próbuje włączyć się do akcji ofensywnej swojego zespołu. Technikiem wielkim mhm. Wójcicki nie był. I teraz robi, wiesz, wybiega naprzeciwko niego napastnik. I co robi Listwa Wójcicki? Otóż kopie piłkę z całej siły do przodu tego, obroń, tego napastnika. Jep, tak z łokcia i biegnie dalej bez zwodu, rozumiesz? Po prostu go <grym> postanowił go staranować. Ale dlaczego Roman Wójcicki? Ponieważ to właśnie e, teraz i powiemy o tym przy datach obchodzimy, mój drogi, 16 marca Mijają właśnie 40 mija 41 lat od tego jak widzę wyeliminował Liverpool w europejskich pucharach i to nie są żarty, Abstracja. bo wtedy Liverpool to była najlepsza drużyna Europy. Widzew e, przegrał w Liverpoolu rewanż 2 do 3. Po tym rewanżu, o właśnie po Mam. tym rewanżu e, w jednej czwartej finału na Anfield, ludzie wstali i bili brawo widzewiakom, bo tam nie było ani momentu, żeby widzew był w ogóle e, w jakiś jak, nerwowa sytuacja. Kontrola, pełna. Ale pełna kontrola, ale to dlatego, że w pierwszym meczu w Łodzi widzew wygrał 2 do 0 i to właśnie w tamtym spotkaniu. Jest to, jest to chyba pierwszy mecz, który w ogóle pamiętam, słuchaj. Mhm. Naprawdę, obejrzany w telewizji. Wiesław Wraga, który był bardzo niskim piłkarzem. Spodziewałem się Wiesława tutaj w tym programie, pana Wiesława. Zapakował gola z linii pola karnego po wrzutce, z linii pola karnego z Dyni, Grobelarowi. Okay. To było... To, ta bramka tak zaskoczyła wszystkich, nie tylko Grobelara i obrońców Liverpoolu. Pamiętam, jak dziś zaskoczyła również realizatora telewizyjnego. Myślę, że gdzieś na YouTubie można odnaleźć tej, no tę pewno. bramkę. Ledwo, ledwo widać tego wragę w, w polu widzenia kamery. Tak, bo on tak nagle łup! Na no. taką, na piłkę nabieg. W ogóle nie było go widać. Tak, także to wielki... I, i o tym możecie sobie dzisiaj przeczytać yy, w... Fakcie. Do tego jeszcze pewnie wrócimy, o kiedyś to było, czy może powiedzmy? Możemy Wiesz, chyba od razu. Powiedzmy od razu, bo dzisiaj mamy też, patrz, jakąś taką datę. Bo jest kilka, pokażcie nam jeszcze raz no. te tablice, jeżeli możemy. 72. w pierwszym w historii meczu finałowym o Puchar Anglii, Wanderers z FC pokonali Royal Engineers, AFC 1-0. Wanderers, szybka ciekawostka rodem no. z Australii, taki klub jak powstawał w Sydney, 2013 rok. Swoją nazwę wzięli właśnie od tego spotkania. Tak. Western Sydney Wanderers mm. y, między innymi sugerowali się właśnie tym, że to był pierwszy mecz historyczny o Pucharangi. wiemy, że angielska piłka akurat w Australii bardzo mocno śledzona jest przez wszystkich. No i też ten 72 w XIX wieku odegrał sporą rolę w Australii. No i dzisiaj też mamy rocznicę, dzisiaj obchody we Włoszech, Włoski Związek Piłki Nożnej. A do Włoskiego Związku Piłki Nożnej dzisiaj sobie w pewnym sensie też nawiążemy, bo dzisiaj chcemy też porozmawiać sobie o koszulkach. Tak, o między, tak. Między o tak. A jest... Włosi mają nowe koszulki, każdy ma nowe koszulki, także Polska ma nowe koszulki. Swoją drogą zrobimy na czacie zabawę. Która najgorsza i która najładniejsza? Nie, no ogóle, czy wam się podobają polskie koszulki? Czy wam się podobają nowe polskie koszulki? Tak, nie. Mhm. To będzie takie, taka, taka dosyć prosta zabawa, więc już myślę, że... A tobie się podobają? Nie chcę nikomu narzucać swojego zdania. Się nie Mnie się zdecydowanie nie podobają, okay. ale... To, A jest kiedy... Ale to jest jak bardzo obiektywne. Jak zaczęliśmy ten temat, to kiedy hmm. ostatnie koszulki reprezentacji Polski uważasz, że mieliśmy ładne? Uważam, że pięknym modelem koszulek były te, z, z, m, które zostały wyprodukowane i na obchody PZPN-u, w których graliśmy przeciwko Holandii, to były te biało-czerwone z pionowym pasem. Tak. Tak, okay. To był ten pionowy pas. Okay. No ja, nie, ja muszę powiedzieć, że jestem wielkim fanem koszulek reprezentacji Polski z lat 80. -tych. Wiesz, teraz jest taka. Powrót do tych koszulek, nostalgia, wiesz, zawsze. Retro, historia tak. ret, retro się kołem toczy, prawda? Teraz w każdej jest, dziedzinie. W każdej dziedzinie życia w modzie, w muzyce nagle modne staje się synth-pop z lat 80. -tych. I także jest powrót do mody z lat 80. No, moim zdaniem, koszulki Adidasa, w których reprezentacja występowała w 82 roku, te białe, tak z delikatnym czerwonym prążkiem. Mhm. Teraz są takie nieudolne troszkę próby reaktywacji tych koszulek, ale one były. Widziałem, One były. Nie, tamte miały w sobie coś, były delikatne, ten, ten prążki. No, były, po prostu miały swoją klasę. To mi ostatnie koszulki, no. które bardzo się podobały. Polaków. Polaków. 2006 te z Husarią. A, taki, no okej, okay, tak Husarzem, e, to był 2006? Nie mylę się, tak To było na, na Mistrzostwa Świata w, w Niemczech Te koszulki były te Tak pume. jest, no, no Piotrek się z tobą zgadza Puma 2006 z husarzem no, to, to jest naprawdę takie coś, co zapadło mi przynajmniej w pamięć Co do tych nowych koszulek Widziałem, mhm. że właśnie dużo negatywnych opinii Mm, takie trochę z katalogu Takie jakbyś wziął zamówił w jakiejś firmie Powiedział, dobra, chcę mieć po prostu nadruk I, i nic więcej nie jest dodane A w, na koszulce piłkarskiej powinny być jakieś takie elementy Które ją wyróżnią, tak przynajmniej moim zdaniem A ja mam, inną, ja mam inny zarzut do tej koszulki Przede wszystkim znaczy, Rzeczywiście, braki jakiegokolwiek e, Czynnika wyróżniającego Dla niektórych prostota jest e, okay, Zaletą, jasne. więc to też nie jest być może Jakiś poważny zarzut Mnie nie podoba się ułożenie w pionie e, Znaczka tej, yy, spójrzcie sobie na koszulkę Polaków, znaczka tej, tej, tej łyżwy Najka, no. pod spodem jest Aha, polski dobra. herb. że nie na boku, jaki zazwyczaj jest. No tak, ale to Her. też jest bardzo subiektywne, bo teraz powiedz mi, kiedy reprezentacja Polski, jeśli awansuje i mhm. oby na euro, to jeszcze z przodu tych koszulek Patrz musi się tak. znaleźć patchwork to raz, mhm. ale on się pewnie znajdzie gdzieś na rękawie, ale jeszcze numer. Mhm. To gdzie ten numer się znajdzie? No, jeżeli będzie to ułożone wszystko tak w pionie, to, to już w ogóle będzie wyglądało idiotycznie. Zazwyczaj na tych koszulkach na turniejach masz na koszulce napisaną datę z jakiego to jest meczu coraz częściej. No to też, idiotyczne. no to się gdzieś tam, ale to, i to też się raczej znajduje nad herbem. Raczej tak. No raczej to teraz będzie co? Znaczek rynku. Nike, napis z jakiego to jest meczu, herb polski i numer? To na pępku będzie ten numer. No to niekonwencjonalne to... będzie bardzo. Nie. Ktoś nie przewidział, że możemy awansować? Nie, 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 nie za bardzo, nie, no nie podoba mi się, ale. Zrobimy taką sondę, Już pokażemy chyba jest, wam tak. te koszulki Polaków też, żebyście mogli jeszcze się do nich jakoś odnieść, yy, czy wam się podobają, czy pierwszy model, czy te wyjazdowe, czerwone, no moim zdaniem tak Zobacz, ja mam na sobie, czerwone. odnośnie tych szczegółów, o których mówię, tak. koszulka Kalambuskru obecnego mistrza MLS i tak. na pierwszy rzut oka dosyć taka zwykła by się wydawało, tak. ale jak się przypatrzysz, to zobacz, tutaj masz takie kwadrat. Takie kwadraty. Tak. To są cegły w założeniu. Tak, tak. Bo to teraz je widać. Jakbyście widać. sobie wrócili mhm. do poprzedniego herbu Kalambus Crew, ten jest nowy. Mhm. Ten jest taki, wszystkie kluby idą w prostotę ostatnio, w MLS również. Ale pierwszy herb Kalambus Crew to jest takich trzech gości. Tak, pamiętam. Z budowy, robotników. Robotników, mhm. bo Kalambus to jest bardzo takie robotnicze miasto, mhm. fabryczne, industrialne. I ten oryginalny herb właśnie do tego nawiązywał A te cegły nawiązują właśnie do budowy Czyli mhm. jak ktoś Czyli, więcej, że chodzi o to, że zespół jest ciągle w budowie Cały czas jest w budowie, aczkolwiek ostatnio zdobył mistrzostwo MLS Więc całkiem ta budowa się nieźle, nieźle układa Ale dążę do tego, że zobacz Mały szczegół, mhm. taka prostota nie? A tak. jednak już daje ci jakąś tam, jakiś obraz szerszy Na temat tego klubu i założeń W jakich poszedł Wiemy A to? mnie się podoba, wiesz co, że, że patrz MLS-u na rękawie mhm. jest e, kolorze? w kolorze koszulki, że nie, nie zrobili takiego wiesz. Wszyscy, takiego, takiego... To jest narzucone od góry mhm. z MLS. dzisiaj każdy klub w MLS ma pacza z logiem Major League Soccer, ale każdy w swoim kolorze. Mhm. No to jest ekstra. To, to jest bardzo fajny. Zrezygnowali Amerykanie mieli taki mo motyw kiedy kluby amerykańskie i kanadyjskie, które grają nie ma tej w MLS strokacizny. Tak, ale wiesz co kiedyś były na rękawkach flagi. Jak byłeś mm -hmm. klubem ze Stanów Zjednoczonych, to miałeś flagę amerykańską. Jak mm -hmm. byłeś klubem typu z Toronto, Vancouver mm -hmm. czy Montreal, miałeś flagę kanadyjską. To mm -hmm. mi się też podobało. Zrezygnowali z tego, poszli w, taki, no, w taką prostotę. Prosto logo MLS plus właśnie kolory danego, Ładnie. danego Ładnie. klubu. Wracając do gazety, co tam u ciebie? Patrzę co na co znalazłeś sobie ciekawego? ciekawego. Dobrze. Robert Lewandowski. Wszystkiego sam nie naprawi. Jest rozmowa z, rozmowa z Antonim Piechniczkiem, mm -hmm. którego dawno w mediach jakoś nie, nie widziałem. Pan Antoni ma 82 lata, ale cały czas... Umysł trzeźwy. No i jego zdaniem y, nigdy nie traci wiary w polskich piłkarzy. Rozmowa dosyć krótka, chyba bez żadnych większych konkretów. Natomiast tak jest pytanie, czy ma Pan jakieś obawy przed półfinałowym meczem ze Estonią? Nie, raczej nie. Mhm. Żeby wygrać, zrobić to w dobrym stylu, wysoko. A więc, aha, i życzę sobie którego rywala by pan w finale wolał? Tak. Łatwiejszym rywalem powinna być Finlandia, więc żadnych odkryć wielkich pan Antoni tutaj nam nie, nie wskazał. Bo chyba Zgadzamy się z tymi opiniami. Ja zaraz jeszcze zajrzę do superaka. Najpierw śladem naszych rozmów. Ktoś mi tutaj zwraca uwagę, że jednak że pomyliłem się, że herb jest nad znaczkiem najka w koszuli reprezentacji Polski, co nie zmienia faktu, że one są dalej w pionie. No tak. One są tak mocno w pionie ułożone. To on napisał mi o tym Bubelek. Ktoś mnie tutaj pyta o IG Świątek. Zaraz wam opowiemy, co tam się wydarzyło w nocy na Indian Wells. Kto akceptuje Smoku, kto akceptuje te koszulki, zatwierdza. Sam chciałbym to wiedzieć, Stefan. Kiedyś było to tak. Kiedyś to było tak, że moim zdaniem, że zasiadała komisja w składzie Zbigniew. I boniek <noise> i podejmowała decyzję, więc nie wiem, czy teraz to robi Cezary kulesza yy, samodzielnie. Nie mam bladego pojęcia. Na pewno to się nie odbywa jakąś tam drogą szerokich dyskusji, rozmów. Pewnie coś tam zostaje reprezentacji Polski zaproponowane. No ale i myśli, to było. Piłkarze mają, ale myślisz, że piłkarze mają jakiekolwiek zdanie? Na to, nie, no? masz nie masz szans. Nie są pytania. Nie, nie tak co w ogóle to nikt ich o takie rzeczy yy, nie pyta. Nie, 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 nie. A ja uważam, że fajnie byłoby. Bo teraz widzisz. Fajnie byłoby zaprezentować kilka modeli koszulek i pozwolić na przykład Wybrać. kibicom się na ten temat. Mówić, bo wtedy od razu masz też jedną sprawę załatwioną. Mm -hmm. Brak krytyki. Ponieważ jeżeli zostanie wybrana koszulka taka lub powiedzmy model A, a nie C, i ten kibic powie: No nie, no ta koszulka jest nieładna, to prezes PZPN-u wychodzi i mówi: ja Sami ją sobie wybraliście. Tak, dokładnie. Rozumiesz? A nawiązuje do tego, bo śladem naszego programu z ubiegłego tygodnia i klubu, który wybraliśmy, pamiętasz, Kappa będzie Jasne. robiła koszulkę dla, dla Hełmianki Gdańsk, jeszcze dzisiaj nie, ale myślę, że za tydzień w kolejnym programie, który poprowadzę tutaj, czy poprowadzimy razem, tylko sport. Zaprosimy już chłopaków, projektantów, którzy zaprezentują już kilka modeli i wam damy do, do, do wyboru, do oceny te To jest te, świetny te, 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 te koszulki. wy mogli wybrać właśnie tak jest. koszulki, zagłosować. Ale jeżeli chodzi o te koszulki reprezentacji polskiej, to zobacz, od razu ci zwiększa też później potencjalną sprzedaż tych koszulek. No tak, w no bo Chibice ludzie sami wybrali? Sami je wybrali, sami by chcieli je mieć. Nie? Jak najbardziej. I to i często się tak dzieje przecież w klubach piłkarskich, że ale w klubach, mhm. klubach że że pozwala się kibicom wybrać. Może jeżeli nie pierwszy model koszulki, to na przykład trzeci model koszulek albo te, te wyjazdowe, że jest kilka modeli zaprezentowanych, kilka, e, kilka stylówek i, i ludzie wybierają. Bardzo mi się podoba to co zrobił Superak na przedostatniej stronie czy tutaj nie tylko e, mój drogi felieton Misia z okienka czyli Michała Listkiewicza, ale także zakochałyśmy się w padlu. Tak jest. Powiedziała Czy palce w tej Marta publikacji? Domachowska. Nie, Jakkolwiek? zupełnie nie. W ogóle pierwsze widzę, ale Marta Domachowska i Agnieszka Radwańska dwie były tenisistki, mhm. a obecnie najlepsza polska para kobieca wpadła. Opowiadają dziewczyny o tym, jak to się, jak to się bardzo wpadła, zakochały. Dodatkowo Marta opowiada, że jej życiowy partner Jerzy Janowicz też rzeczywiście gra teraz w tej chwili już częściej wpadła niż w tenisa. Jurek Janowicz jest w tym momencie najwyżej sklasyfikowanym polskim padlistą. Chcę ci powiedzieć, to już do tego, do tego stopnia. To, szuka, to jest miejsce tak? na świecie. Nie, więc... nie, to nie jest jeszcze wysokie miejsce na świecie, dlatego że mało turniejów gra. No to, żeby być klasyfikowanym w rankingu, mhm. podobnie jak w tenisie. No musisz po prostu jeździć po no, turniejach i punktować regularnie. Oni jeszcze tego nie robią. Na razie cały czas traktują tego padla jako bardziej jako fajną odskocznię i, i po to, żeby się. Żeby się poruszać. Niemniej, kiedy już oglądasz dziewczyny Agnieszkę Radwańską i Martę Domachowską na Korcie Padlowym, to słowo honoru, to już wygląda naprawdę jak padel przez, przez Wielkie P. Dziewczyny zajęły czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy. To nie jest wielki wyczyn, żeby nie było. Znaczy to nie jest nic takiego ławowiła, takiego ła, 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 bo najlepsze pary z Hiszpanii nie jadą na takie Mistrzostwa Europy, ale reprezentacja Polski kobiet zajęła czwarte miejsce. E, przegrywając bodajże w półfinale z Portugalią, a w meczu o trzecie miejsce z krajem Basków, ponieważ to nie Hiszpania, tylko kraj Basków wystawił swoją, swoją drużynę narodową. Ale to było na pewno, ale, ale wiesz, Polska jest już zauważalna w tym, mm. e, w, tym, w, tym świecie, w tym świecie padla. Ja was zapraszam, zachęcam. Dziewczyny grają na ulicy konstruktorskiej, e, przepraszam, na konstruktorskiej to my, to my. Tu jesteśmy. To my. A to niedaleko? No, niedaleko. Na ulicy bokserskiej grają na hali. Na Interpadlu najlepsza polska hala, najlepsza hala w Polsce. Możecie zobaczyć sobie Martę i Agnieszkę. One tam, wydaje mi się, co piątek godzina dziesiąta mają z nimi zagrać? Można z nimi zagrać? No, to no myślę, że... Słuchaj! Możesz tam odbić z dwie piłki, ale nie utrzymasz się za długo w grze. Okay. Powiem ci. powiem. A, ci wiesz, tak. sam fakt zagrania z e, takimi zawodniczkami, to myślę, że przyciągnie parę osób. Mi... Sobie muszę włączyć listwę, bo podłączyłem kąpa do prądu, a nie włączyłem Brawo, listwę. brawo. To brawo. ja w takim razie, Już. co my tutaj w takim razie zrobimy? E, idziemy dalej. Urodziny słyszałem, że mają być. Urodziny. kilka ciekawych postaci e, urodziny posiada, dziś a, obchodzi. Theo Walcott, 35 lat. E, Theo Walcott swego czasu. Najszybszy zawodnik na tej planecie. Tak się o nim mówiło, pamiętasz? Spitsterk Jaki Jakie on miał odejście. I ciekawostka o T.O. Walcocie. Jego wujek mm -hmm. reżyserował, uważaj, mm -hmm. film Harry Potter, chyba Zakon Feniksa. I mało tego rodzina T.O. Nie wiedziałem o tym. Rodzina Tio Walcota miała takie tak zwane cameo w tym filmie, czyli pojawiła się tam mm -hmm, gdzieś mm -hmm. na, na krótki fragment. I nawet Tio miał zagrać w tym filmie. Jakiś taki króciutki epizod, nawet nie wiem czy mówiony, czy nie, miał się pojawić. Ale, Ale on. Szempnął przez ekran. Być może Arsenal nie wyraził zgody na to, żeby Theo Walcott wtedy pojechał na plan zdjęciowy. Tak, jak pamiętacie, Theo Walcott za młodu trafił do Arsenalu z Southampton. Był to piłkarz, był to najmłodszy. Debi znaczy inaczej, w wieku 16 lat zadebiutował w Arsenalu. Tak. To jeszcze były czasy Berkampa, Thierry'ego Henry. Wtedy był uważany za wielki talent. W wieku lat 17 i kilkudziesięciu dni, 75 dni został najmłodszym w historii reprezentacji Anglii strzelcem gola dla drużyny narodowej w towarzyskim meczu Anglia-Węgry. No dzisiaj ma już 35 lat. Dzisiaj już zabawne. niewiele oczywiście zostało z tego Theo Walkota. W drużynie w reprezentacji Anglii występował tylko do roku 2016, jeszcze do 2018 był w Arsenalu, teraz wrócił do, znaczy wrócił tam skąd wyszedł, no to jeszcze on nie zakończył już kariery. Wydaje no, mi się, że, tak, że już, już chyba jest taka, zakończy. no Theo Walcott ale szkoda. Gra na pianinie, wyobraź okay. sobie, z muzyki. Gra na pianinie. I Też tak szybko? Bardzo, nie wiem, tego nigdy go nie widziałem grającego i e, z takich jeszcze zabawnych rzeczy miał 21 lat, kiedy wydał pierwszą książkę o sobie. O sobie. Tylko to była taka, mogę, mogę zrozumieć, nie jestem wielkim fanem biografii, mm -hmm. e, co już sobie ustaliliśmy piłkarzy, bo one są zazwyczaj, to nie są biografie, tylko hagiografie. Ha sobie, każdy sobie, każdy się klepie po plecach. No ale Theo Walcott mając 21 lat wydał książeczkę... No, ktoś mu ją tam wydał i pewnie napisał dla dzieci. No to miała być, jak rozumiem, taka książka. No to spoko. To nie e, widzę. Że wiesz, problemu. taka mot motywująca do tego, jak dojść okay. na szczyt no, w Uważam, kiedy... że, że w porządku. O, tak. Także ok. Andras e, Cornelius. Cornelius, 193 cm wzrostu. Dzisiaj jeszcze piłkarz FC Kopenhaga, więc był w jednej ósmej finału Champions League, ale w tym sezonie bez gola. Swego czasu kupowała go, kupowało go Cardiff za 9 milionów euro do Potem jeszcze Atalanta, Parma, był przez moment w Bordeaux, mm -hmm. bez sukcesu. nie wypalił. Nie ja wypalił. Pamiętam, Andreas Cornelius z jednym mi się kojarzy. No. Były Mistrzostwa Świata 2018. Duńczyk, reprezentant tak. Danii. Mm -hmm. Przygotowywałem się do jakiegoś studia, pamiętam, i zadzwoniłem do Arka Onyszki, mm -hmm. pierwszy pytać o tego Korneliusa, bo on wtedy był dosyć młodym zawodnikiem i tak jak mówisz, mm -hmm. wielki talent. I Onyszka mówi tak, to jest w ogóle top, to jest w ogóle... Mm -hmm. Giga chłop, wielki chłop. Uważaj na niego, to będzie wielki talent. I ja mm -hmm. jakoś tak mi został w pamięci. dzwoni ten Andreas Cornelius, że rzeczywiście wielki chłop, bo ponad 190 cm. Tak, 193. Ale tylko w Kopenhadze tak naprawdę miał te najlepsze swoje momenty. Tak, tak, później tak. No chyba się odbiło od ten Większy, futbol troszkę. go trochę zweryfikował. No, jeżeli mówimy o Corneliusie, że jest wielkim chłopem, bo ma 193 cm, to, to co, co powiesz o Joelu Mbidge? 213 213, 20 cm więcej, Kameruńczyk z Jaundę. Gwiazda środkowy Philadelphia 76ers, ale obecnie kontuzjowany, kontuzja łąkotki i nie wiadomo, czy jeszcze się w tym sezonie zasadniczym pojawi, ale może Embida doczekamy się jeszcze, jeszcze później. To tyle jeśli chodzi o urodziny. Kiedyś to było, to już wam pokazaliśmy. I co teraz chłopaki, jeżeli jest już z nami Ola, to ją zapraszamy do nas, żeby pomówić. Jeszcze nie ma Olki, więc pomówimy sobie, mój drogi Przyjacielu. Tweety. 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 tak, tak, tak. osobliwości. Mm -hmm. jeszcze patrzę na czat, co tutaj piszecie. Mm -hmm. piszecie, że Wolko zakończył karierę. Tak, to się zgadza, tak jak mówiliśmy. Co tu jeszcze mamy. O, to jest dobre. No. Kto chce usłyszeć rap, wichniarka i Żewłakowów? No to z jakiej to. Yy... Ma nie pamiętasz? Znaczy pamiętam, ale czemu się to pojawiło akurat teraz? Nie mam się pojęcia. Pamiętam, e... tego się nie da nie pamiętać. Dziś to... wygramy lub przegramy. Możesz z nami być lub nie. Tak, tak rapował żewłak. Śmieję się do niego, z niego do dzisiaj. Bichar ja był wtedy mało lat. Wszyscy byli mało latami. Byli mało latami. Ja Szymek, tam jeszcze Mirosław Szymkowa. Nie ma na Spotify albo gdzieś, żeby sobie tak odpalać. I, i ale nie chciałbyś. Nie chciał. <laughs> albo żeby chłopaki płytka. Moim nagrali. zdaniem tę piosenkę stworzył Norbi. No ale ja były... tłumaczy. Tak, bo, to było, bo to było. Tak mi się wydaje, bo to było. Yy, zaraz po sukcesie yy, kobiety są gorące aha, aha. i ten refren jakbyś tam sobie przypomniał to też jest bardzo mocno podchodzi pod te kobiety są gorące, potem to niech mecz znów będzie grą Możliwy jest bez nienawiści sport. Dziś wygramy lub przegramy. Możesz z nami być lub nie, to okropne było, ojejku. Norbi jako... kojarzy mi się, wiesz z czym, z piosenką wiadomo, ale z tymi jego reklamami, bo on brał, był taki moment, że on reklamował wszystko. Jest taki taka chyba najsłynniejsza no, dlaczego reklama. Nie Nie, ale bo jest, jak możemy to pokazać. Nie jak Przychodzą? możemy pokazać Norbi reklamujący gaz na łące. Jak sobie Gaz na łące? Tak, gaz na łące. Wygoogluj sobie i poproszę, żebyśmy, jak możemy, to pokazali. Możemy? E, Norbi reklamujący gaz na Norbi, łące. Gaz na łąc. Norbi reklamy od razu od razu Norbi, wam wyskoczy. Gaz. No mnie by przekonał od razu, dzwoniłbym na infolinie. Widzisz to? Gaz najlepszy. Jeszcze nie, da, wpisuję, ale to w ja zobaczę. A sobie Norbi reklamy. Aha, On Norbi, Norbi reklamujący gaz na łące to jest. najlepsze, co nas dziś spotka. No, to jest... A jest! A to dobre! No nie kupiłbyś takiego gazu? Jakbyś zobaczył Norbiego reklamującego, <laughs> ja bym brał. A to on, on reklamował butle z gazem? Chyba tak, chyba tak. A to kapitalny, ale kapitalny, no, Norbie. kapitalny Norbie. nośnik. O, zobacz, jest Kapitalny nośnik znaczy, tej reklamy. Jako klient polecam Norbi podpisał się na, butle, na butli z gazem. Nie? No piękne. Ostatni mi się najbardziej pod... Ale w ogóle jaka jest... Słuchaj, yy, tu jest nawet autograf Norbiego. <laughs> i Serduszko. W ogóle uważam, że zestaw kolorystyczny jest genialny. No, no jak, Wiesz, czy mi się kojarzy? Jak masło. Jak reklama ma. A masę. trochę tak, Nie? no zobacz. Tak, ale muszę ci powiedzieć też, że. Yy, ja jestem zachwycony, kiedy grafikom da się tak. Yy, wiesz, kiedy, grafika, kiedy grafik pójdzie tak szeroko. Tak na zasadzie. Dobra, to jeszcze pierdykniem czerwony kolor, to jeszcze żółty, zielony, czarny, biały. I jedziemy, i na grubo. Najlepsze są teraz reklamy. Zaczyna się fantastyczny okres. Reklamy mm. samorządowców. No, matko, tak. Fenomenalne. Wpuść, nie... puść bąka. Facet się nazywa bąk. Odważ się puścić bąka do, do, tak jak kiedyś Jacka do samorządu. W kadrze jak się komentowało. Jak no. komentowali. On, facet jest sam dał takie hasło. Odważ się puścić A, bąka do. Wiesz, co? Ja e, albo, szanuję no, tej... bo facet nazywa się klocek i e, postaw Ustronak. na dwójkę. no. no. To są okay. ich hasła Szanuję za to, że mają, mają dystans, mają dystans. Po, po co być takim nadętym na tych plakatach Które i tak potem gdzieś są z, wiesz, zdzierane Wiszą na, na ulicy, się walają pod nogami Lepiej żeby to było śmieszne Jeszcze facet się nazywał jeden gach I coś się tam podobało Twój gach w samorządzie To, to tylko wszystkie <głos> powinny głosować Nie. Sorry Ale ludzie mają Mocna kreatywność tak. Mocna kreatywność eee, w, co, w co idziemy? Tweety, Tweety, Tweety. Tak. Lech Poznań Tweety. wczoraj wygrał z Wartą Poznań Tak jest, derby Poznania Derby Poznań. Krzysia Welde, jak to na niego mhm. mówią Yy, ósmy gol w sezonie, Lech w końcu się przełamał, bo strzelił gola, bo od czterech meczów, trzech widzę no, i jednego w pucharze no, Lech nie był było w stanie strzelić bramki. 500 minut doszli, przebili te 500 minut moim zdaniem, bo 52. minuta tak, z tak, spotkania Tak, w drugiej połowie tak, bramka tak. padła. Przewaga duża Lecha Poznań, natomiast no, sam fakt, że taki zespół miał taki kryzys, wydaje się, że Chyba będzie z niego wychodził, bo ten mecz wczoraj, jak sobie tak całego nie widziałem szczerze, bo miałem inną pracę, ale to z tych dużych fragmentów, które widziałem, no to lek przeważał. I myślę, że tutaj nie było żadnej wątpliwości, że wygrał to, wczoraj to spotkanie zespół lepszy. Mm -hmm, tak jest. Co dalej? Tak, czy my właśnie. Na kanale sportowym oglądamy rozmowę o kolorach na butli z gazem, gdzie jest Norbi. Na łące. Chodząc na kanał sportowy, na chciałbym posłać o sporcie, powiedział Paweł. Paweł, nie grzej się. Już mówimy o sporcie, troszkę dystansu i luz. Zatem no. Norbi jakiś sport uprawiał, więc można... Wypuść gaz ze swojej butli. No, tutaj. <noise> Dokładnie tak. Drugi Co mecz Co W Zagłębie Rubin grało ze Stalą Mielec. Bezbramkowy remis dwóch zespołów, które ostatnio były w nie najgorszej formie. Tam goli, tam kazać nie strzelano. Mhm. To teraz chciałbym Ci powiedzieć, że we Francji wczoraj też odbyło się spotkanie dość interesujące, moim zdaniem. Toulouse, która akurat obchodzi swoje jakieś tam okrągłe lecie, to był mecz typu święto, prowadziła z Olimpikiem Lyon 2 do 1. W 66. już w przerwie musiał zejść z boiska Aleksandr Lacazette strzelił gola dla Lyonu, ale musiał zejść z boiska z kontuzją. Wydawać się mogło, że Toulouse wygra to spotkanie. W drugiej połowie, w 66. minucie, wszedł Ryan Szerki. Szerki to jest piłkarz o ogromnym talencie. I tak jaki ma wielki talent, tak bardzo nie chce mu się pracować. I jest od lat wiadomo, że, że, że ten chłopak potrzebuje permanentnej ostrogi. Tak jak Usama War, który musiał odejść do Romy, żeby wreszcie zacząć Odpalić. grać lepiej w piłkę, tak Ryan Szerki jest zawodnikiem naprawdę dribling. Fenomenalny, fenomenalny. Moim zdaniem to jeden z najlepszych technicznie piłkarzy wyszkolonych w lidze francuskiej, ale, no, ale nie, ma, no, nie ma takiego. No, no, no nie chce mu się. No. Wydaje, mu się wydaje mi się, że mu, nie, że mu się nie chce. I wreszcie Ryan Szerki wczoraj zrobił swoje goli i asysta w końcówce spotkania. Lyon wygrał 3-2 na wyjeździe z Toulouse'ą. Szerki strzelił, wydaje mi się, że pierwszego swojego gola w tym, w tym sezonie. Tak, tak. Jest, no to... szans, jest szansa, że się ogarnie, tak? Stary. Słuchaj, wczoraj mieliśmy losowania europejskich pucharów, losowania par jednej czwartej finału Champions League i losowania jednej czwartej finału ligi Europy i ligi konferencji hmm. Europy i postanowiliśmy sobie dzisiaj zajrzeć do na tweety i do prasy zagranicznej, zagranicznej żeby zobaczyć, jak to tam jest komentowane, jak są komentowane e, tamtejsze te właśnie te losowania. No Hiszpanie mają. Uch, no, Hiszpanie mają co o czym mówić. Es te bomba, bo es la bomba. ładne. No to jest. Jak tytuł piosenki Norbiego trochę. Tego butli to... z gazem. Tego Tego Odbudli z, z gazem. Rzeczywiście, no, największe wydarzenie i najważniejsza chyba para jednej czwartej finału Real Madrid, Manchester City, te zespoły, która z tych drużyn? pożegna się z nami już w kwietniu już w kwietniu nie będziemy mieli albo jednych albo drugich na poziomie ligi mistrzów co dalej co dalej Niemcy a nie Champions League Supercomputer predicts Arsenal will beat Bayern Munich but what we what are the chances of lifting trophy the Sun tak to było to to jest z Sana nie wiem co to jest za super komputer, yy, ale komputer też się myli, także nie bądźmy jeszcze przesadnie tą informacją yy, w jakiś sposób... Yy, nie sugerowałbym. Nie, sugerowałbym nie. nie stawiałbym się, domu a, na to, że tak będzie. Nie, nie stawiałbym również. No bardzo miło, że, nas, że nam rzucacie tweety z Bilda, tylko ja nie, znam, ja, nie, ja nie mówię po niemiecku. Bayern gegen Arsenal, czyli Bayern. A, przeciwko, przeciwko Arsenalowi, Arsenalowi BVB przeciwko Atletico. No tak, no to tutaj nic wielkiego się z tego nie dowiemy, jakie są nastroje jednych i drugich w Niemczech. No, ale myślę, że tak sobie, że mogli zdecydowanie gorzej wylosować, więc na miejscu kibiców Bayernu i BVB bym nie narzekał. Bo... Tej fazie rozgrywek już nie możesz trafić na kogoś słabszego, a dało się trafić na dużo mocniejsze zespoły. No to teraz Absolutnie ci... płakać nie powinni. Ja też tak uważam. Natomiast we Francji panuje zachwyt. Mhm. E, tutaj tytuł z, 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 z francuskiego e, L'équipe, że Paris Saint-Germain ma randewu z Barceloną. Oczywiście na pierwszej stronie L'équipe Kilian Mbappé obok Roberta Lewandowskiego, który to Lewandowski, przypomnę, był. Pierwszym wyborem dyrektora sportowego PSG Kiliana Mbappé na to, żeby dołączył do niego w PSG jeszcze w czasach, kiedy ten był zawodnikiem Bayernu Monachium i tuż po przejściu do Barcelony. Teraz będą mieli panowie okazję spotkać się w tym last dance Kiliana Mbappé dla Paryża. We Francji są zachwyceni tym, jak się ułożyła drabinka dla, dla zespołu z Paryża. Uważają, że. Mm, że Barcelona jest absolutnie na wyciągnięcie ręki, a potem, przypomnę, w półfinale czekałby ich mecz przeciwko Atletico tak. lub Borussii Dortmund. No to, to jest super dozowanie. Swoją drogą w Paryżu, we Francji już układa się takie ewentualne drabinki. Czy przypadkiem Paris Saint-Germain nie okaże się e, pogromcą wszystkich hiszpańskich zespołów? Bo mhm. w 1/8 Real Sociedad San Sebastian, w jednej czwartej wpadają na Barcelonę. Możliwy jest półfinał przeciwko Atletico tak, no. Madryt, no a do finału musiałoby z drugiej strony dojść real, real. Real, no ale wiesz, do tego jest bardzo daleko, żeby przypadkiem Francuzi się nie oszukali no. i nie przewrócili już na, na Barcelonie, co przecież absolutnie wykluczony nie z... jest. Absolutnie wykluczone nie jest. Tutaj zaglądam na czat. I przepraszam, ale muszę to tak, czytać. oczywiście. No. Norby się spodobał. I słuchaj, jest, jest pytanie. Adam, a czy Norbi nie miał takiej kapeli Norbit Angel? To jest inside joke. To jest taka kapela Morbit Angel. Tak. Death metalowy zespół. Ale bardzo ładny komentarz. Bardzo mi się to podoba. Gawryn van Gerwen napisał i tutaj ktoś mu odpisał, że panowie z Morbi mogliby się trochę pogniewać. Ja myślę, że nie, że mają dystans. Ale Norbiega bym chciał zobaczyć w death metalowej kapeli. Słuchaj, e, pis, pisze natomiast tak. E, Malzachar, to losowanie to śmiech na sali. W jednej parze jest finał. Realisty nie powinny móc trafić na siebie. Ale wedle jakiego klucza, no, powiedz mi. Nie ma, nie, klucza. Nie, ma, nie ma tam żadnego klucza tego losowania. Z, z drugiej strony, jak to sobie wyobrażasz? Ktoś... E, Ktoś tak bardzo arbitralnie postawi. Dobra, to Real City są dwoma najlepszymi zespołami. Dlaczego? I niby dlaczego? To postawimy ich na górze i na dole drabinki, a resztę będziemy losować, żeby nie mogły się ze sobą spotkać. A ja uważam, że właśnie tak jak jest, jest fajnie. Osiem to... zespołów. Tak, to odnośnie tego, co mówisz, że są takie. Chcieliby niektórzy takie mocne rozstawienia, to przecież w Lidze Mistrzów Azji masz do końca. Finał zawsze jest, składa się z dwóch zespołów. Jeden z zachodu, drugi ze wschodu Azji. Tak. Ale tam, ten, tam Liga Mistrzów Azji jest podzielona na pół, czyli zespoły grają wedle klucza geograficznego. Żeby i nie jeździć komunalzy. po całym świecie, no bo Azja no. jest dosyć, 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 powiedzmy, dosyć szerokim odległa. kontynentem. Z Japonii gdzieś do, wiesz, do, na Bliski Wschód, tak. macie, do Iranu. Do Iranu na przykład. Mhm. No kawałek drogi by trzeba było przejechać. Mało tego z Australii do Iranu, pomyśl, bo z Japonii to jest. No tak, to już bliżej. w ogóle pół globu. No, tak. Ale, to... Ale to Australia sama chciała grać w azjatyckiej, Czyli... w azjatyckiej strefie. E, jeszcze chciałbym ci powiedzieć a propos tego losowania, bo rzeczywiście samo losowanie e, par jednej czwartej finału Champions League wywołało e, no, mnóstwo komentarzy. Nie, nie mogło być inaczej. Wydaje mi się, że to pokazuje, że żadne kulki nie były podgrzewane. Mimo mm. wszystko, że to jak John Obi Mikel losował te kulki i zdarzyło mu się wylosować do jednej pary Atletico z Borusią a do kolejnej pary City z Realem pokazuje, że kulki podgrzewane nie są, a mówię o tym dlatego, że jest idea nowa, mhm. tylko już nie wiem, czy w UEFA, czy w FIFA, musicie mi podpowiedzieć teraz, mam to gdzieś zapisane, ale teraz nie będę szukał, to szybciej mi chat podpowie, żeby od przyszłego sezonu mhm. losowania odbywały się w sposób, żeby właśnie komputer losował, Aha. żeby nie było, po pierwsze, żeby to szło szybciej, a po drugie, żeby właśnie uniknąć podejrzeń o ciepłe kulki. Taka jest, taka jest motywacja mhm. działaczy mówi, o tym mówiących. Swoją drogą nie bardzo rozumiem, dlaczego oni sami wysuwają. Takie propozycje. Pod, tak, znaczy Propozycje ciepłych Super. kulek. To tak jakby oni sami mówili, że te, jakby sami, gdzieś sami się mówili, że no czasami te kulki ciepłe były, to teraz to przerzucimy nie, na komputer Ja w ogóle tego nie kupuję. Absolutnie głupi pomysł. Tym bardziej, że jeżeli będą chcieli ludzie się doczepić do losowania, to powiedzą, że losowanie Że na dopiero komputer to był. Że losowanie na komputerze jest ustawione, więc to jest w ogóle absurdalny pomysł moim zdaniem. A jak chcemy wierzyć, że te losowania są po prostu uczciwe, to musimy w to po prostu wierzyć. Jakkolwiek one nie byłyby losowane. No nie, nie. Tym, znaczy, wiesz, w... Samo to, że może zaprosić jakiegoś piłkarza przed lat. Nie, no poza tym zwyczaj. to jest najfajniej ekscytujące. Tak. Otwierana kulka, on otwiera tę karteczkę. No raczej, nie. Ja po co jestem... Coś, co jest. Nie podoba mi się. To, to w Lidze Mistrzu mi słyszę, że ma być taki, taki pomysł. W Mistrzu? Tak, no to stary. No to wyobraź sobie teraz, że komputer wylosuje. To dopiero będą podejrzenia o to, że pojawią się głosy. A, tak to sobie UEFA zaplanowała, żeby City zagrało z Realem Madryt już w ćwierćfinale. Na pewno im się to opłaca finansowo, albo coś tam, coś tam, albo na pewno w UEFA siedzą. Yy, przedstawiciele Paris Saint-Germain, żeby wyeliminować City i wiesz, od razu będą takie komentarze. Oczywiście, że tak. Yy, o Lidze Best Mistrzów sense. zamykamy wątek, przechodzimy do wątku estońskiego, bo teraz będzie dużo mówiło się o Estonii, a tak się składa, że mamy gościa, który wyjaśni nam Trochę o estońskiej piłce, bo powołania do reprezentacji Estonii mm. również się pojawiły. Szymon Guralski jest naszym gościem. Dzień dobry, Szymon, witamy Ciebie. I od razu pytanie: co w Estonii słychać? Bo wczoraj powołania, czy jakieś kontrowersje? Czy Estończycy żyją tym meczem z reprezentacją Polski, czy niekoniecznie? Dzień dobry. Tak, oczywiście, że tym meczem żyją Estończycy. Co tu można o komentarzach? No są one takie, można powiedzieć, wyświechtane, tak? Czeka nas trudny mecz, że ze... zespół. Polski jest zdecydowanie lepszy, ale jeśli długo utrzymamy wynik, no to tam presja na rywalu będzie większa i wtedy jest może szansa. To Polska musi wygrać, a, nie, a my możemy, bo ona jest faworytem zdecydowanym półfinału. I tak to mniej więcej w takiej tonacji są komentarze. Ja tu za portalem EE tutaj akurat przytaczam. Tak mniej więcej, może nie przytaczam tutaj co dosłownie, ale mniej więcej w, takiej to, w takim tonie ja to tak zrozumiałem przynajmniej są wypowiedzi chociażby selekcjonera reprezentacji Estonii. Natomiast jeżeli chodzi o powołania, to bardziej to, to my tutaj w Gronie Bałtyckim można powiedzieć, przynajmniej tyle co zauważyłem. Dyskutujemy o tych powołaniach. Niż czytałem y, estońskich dziennikarzy, ale myślę, że oni mają podobne zdania. No, bo... no to powiedz od razu, Szymon, przepraszam, że ci wejdę słowo. Powiedz, da. na kogo trzeba tam zwrócić uwagę z tej kadry, którą teraz widzimy? No wiadomo, na Wacily. Oprócz kosty Wasiliewa. <laughs> A, to o każdym może coś powiedzieć. Powiem tylko tyle. Tam ostatni obrońca. Kaspar Laur to jest największa niespodzianka, o tak mm -hmm. można powiedzieć. Bardzo, bardzo wysoki zawodnik. Ale dobra, zostawmy go. Karol Metz, nie wiadomo, czy zagra z Polską, bo tydzień temu kontuzję złapał i raczej wystąpi, natomiast, bo to jest moim zdaniem najlepszy piłkarz estoński aktualnie, w najlepszej formie, grający w najlepszym, yy, najlepszym klubie, chyba tak powiem, bo Karl yy, Jakob nie gra w Arsenalu, przynajmniej pierwszym, yy, więc w St Pauli gra Metz yy, 80 minut w ostatnim meczu z Hertą, wtedy kontuzja akurat. To jeśli on tu będzie grał, to myślę, że no, na tyle, ile potrafią Estończycy, to jakoś ta obrona będzie wyglądała. Ragnar Klawan wraca. No, tak. Co prawda, co znane prawda na nazwisko rezerw... Tak, co prawda na ławce rezerwowych w 2018 roku w Kijowie, w finale Ligi Mistrzów, ale yy, no, co by nie było, jednak jakieś to osiągnięcie jest. Yy, 39 jeszcze nie, bo yy, 30. Albo 31 października skończy te 39 lat. Ragnar Klawan. I y, on jest zarazem od kilku lat, ale już od razu powiem, że to jeszcze jak był w Kaliari. Y, jest prezesem y, Taliny Kalew, czy Kalew Talin, zależy jak to tam y, mówić. Y, gra w tym klubie od sezonu zeszłego, bo dwa poprzednie, poprzednie sezony grał w na Meskund, a teraz gra w Talinie Kalew. Y, w tym sezonie przeszedł. Y, Pełne, pełny okres przygotowawczy w dwóch pierwszych meczach zagrał dwa e, pełne mecze przeciwko Florze chociażby e, i drugi mecz dzisiaj e, za niespełna godzinę e, grają z Lewadią Szymon, to zanim nam... Szymon przepraszam zanim nam tak. wszystkich tutaj piłkarzy omówisz reprezentację Estonii to my chcemy o tego Wasiliewa zapytać bo to jest postęp no, no, no. największe emocje wzbudza jeżeli chodzi o estońskich zawodników. Tak. Czy on jeszcze gra w piłkę i jak? Dobrze, powiem tylko po kolei. Muszę jedną rzecz sprostować, którą popełniłem jakiś czas temu, jak byłem u Was w Loży Piłkarskiej, bo nie wziąłem pod uwagę meczu ze Szwecją, tak, który dla mnie jest taki troszeczkę coś typu hotel na hotel, jak to kiedyś słyszałem hmm. o takich meczach. I 156 ma Wasiliew meczów. To jest jeden mecz do rekordzisty w reprezentacji Estonii Martina Rejma, który już oczywiście nie gra. Więc e, prawdopodobnie ten rekord pobity. Jeżeli chodzi o Wasiljewa. Ostatni jego mecz, bo przygotowania przechodził normalnie. 10 lutego zagrał z 10 lutego bodajże, albo coś troszeczkę później Spajdę e, towarzyski mecz był. Potem e, nie, grał, e, nie grał meczu towarzyskiego z Parno J. Waprus, nie grał Super Pucharu 25 lutego z mm, Narwą Trans i dwóch pierwszych kolejek również nie grał. Jutro, nie, dzisiaj o, o godzinie 13.30 Flora podejmuje. Pajdę gdzieś, wyczytałem, że to może być. No, coś, coś powinien zagrać, tak? Pytanie: czy od pierwszej minuty, czy nie, ale. No, ale dlaczego takie, nie gra, że... już rozumiem, bo po prostu nie, nie, nie chodzi o żaden uraz, tylko po prostu zaczyna się nie. Kosta delikatnie starzeć, jak rozumiemy, po prostu nie gra. Ale to, to może być jedno i drugie, można powiedzieć, bo jest kontuzja u okay, niego, okay. występuje na, taka, że on, on zawsze on w florze zawsze, kiedy mógł, zawsze grał, naprawdę tutaj mhm. od, tych, od tych kilku lat, tak to u niego jest, ale no wiadomo, no, no chyba, chyba tutaj trzeba powiedzieć, że wieku się nie oszuka i gdzieś czasami wyjdzie. Poza tym trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że E, porównując Norwegię i Szwecję, mówię teraz o sztucznej nawierzchni. E, tam nawierzchnie są sztuczne bardzo dobrej jakości. W Estonii nie wszystkie. Niektóre gorsze, niektóre lepsze. E, mam wrażenie, że gdzieś to powoduje to, że są kontuzje. Przykładem, e, chociaż nie wiem, czy to jest to powód, ale jeżeli masz dużo kontuzji, tutaj jeszcze mógłbym dużo mówić, ale Sergiej zeniow w zeszłym tygodniu, Stalino Kalef, Praktycznie bez kontaktu z przeciwnikiem upadł złapał się za dwójkę, czy gdzieś tam za przywodziciela. I niestety Siergiej Zeniowa nie zobaczymy w Warszawie, bo nie Szymon, jest... Szymon, dobrze, tak. to dziękujemy ci za ten raport. Szymon Guralski, człowiek, który o estońskiej piłce wie, jak słyszymy. Wszystko. Tak. A nawet więcej. A nawet więcej I prawdopodobnie wie więcej niż od, tak. od estońskich dziennikarzy. To, to jestem tym przekonany. Jestem przekonany. <grym> Szymon, no będziemy, proszę, w będziemy w taczu w najbliższych dniach. jest oburzenie, jeszcze może tylko ostatnia tak? rzecz. Oburzenie jest tym, że tutaj mam akurat koszulkę Michaela Lillandera z tyłu. Jest to piłkarz bohemianu od tego sezonu. FC, tam trzech gra e, Estonczyków. i e, Jeden został niepowołany, bo kontuzja kolana, jeden nie został powołany. Jest to rywal do składu e, Filipa Piszczka z Steinrenkord, e, ale Michael Ilander, który gra na prawej obronie cały czas e, w tym Bohemianie, a liga zaczęła w połowie lutego, no to jest pomijany, e, nie został teraz powołany. Dla mnie to jest e, no skandal. Skandal lub zakrawał skandal moim zdaniem. Skandal że... w estońskiej piłce. Ja myślę, że to musimy podjąć wątek. <laughs> musimy <laughs> zrobić o tym specjalny program. Lilander i Norbi. Szymon, trzymaj się, chłopie. Dzięki. Będziemy w kontakcie w najbliższych dniach, bo e Estonia nas będzie interesowała. Tak. Mam tak. nadzieję, że nie za długo. Nie oby. za długo. Oby, 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 oby Ale tak podoba, było. Zawsze szanuję taki, taką zajawkę jak Szymon, że jak najbardziej. takim inside'em się zajmują szacunki. Ligi Bałtyckie, szukajcie na na, na Twitterze chłopaki z Lig Bałtyckich to są absolutni Zajawkowicze, Litwa, Łotwa, Estonia. Teraz mają o czym gadać, bo są skandale, jak słyszycie, więc. Skandale, Lilander niepowołany. Skandal. Uuu. Dobrze, że nie Wilander. E... Dobrze. No dobra, słuchaj, my mamy jeszcze parę tweetów do, do omówienia. A, nie, a mamy jeszcze Radka Majdana, który. Co... A Estonia masz rację, masz rację. Powie. Dzisiaj o godzinie masz rację, oczywiście. Dzisiaj o godzinie 19 słuchajcie premiera, przesłuchania. Mati Borek rozmawia, Mateusz Borek rozmawia właśnie z Radosławem Majdanem. Tam między innymi wątek estoński. To teraz taka króciutka zajaweczka tego, co będziecie mogli obejrzeć sobie już w całości dziś wieczorem. Ty wierzysz w reprezentację Michała Probierza i w samego trenera? A powiem Ci Mati, że jako Polak chcę tego, bo wszyscy pracujący w środowisku piłkarskim mocno na tym cierpimy, jak Polska się nie zakwalifikuje, więc bardzo im kibicuję, bardzo. Czy wierzę w trenera i słowa Roberta Lewandowskiego, który powiedział, mamy potencjał, żeby awansować? Jeżeli miałbym teraz być pragmatycznym ekspertem, nie wiem, dziennikarzem, i spojrzeć sobie na wyniki naszych piłkarzy na mecz, w meczach wyjazdowych, to jest 0-2 z Albanią, to jest porażka 1-3 w Pradze. I to jest porażka 2-3 w Mołdawii, więc skoro przegraliśmy z najsłabszymi drużynami, mam tu na myśli w sobie Mołdawię, i jeszcze do tego zremisowaliśmy z nią w Polsce i z Czechami, więc nie potrafimy wygrać, to bardzo się martwię o to. I powiem ci, jeżeli miałbym postawić kasę, uważam, że, że nie, ale mam nadzieję, że to będzie taki dzień, że tak jak Nikola Zalecki w meczu chyba z Czechami zagrał nieoczekiwanie bardzo dobrze bo w klubie roszło różnie Nikoli w, ostatnim, w ostatnich miesiącach, tak mam nadzieję, że to będzie taki dzień, ten mecz drugi, bo ze Stonią umówmy się, to jest to raczej to, to chyba... To są amatorzy. To są amatorzy. To jest tak jak ta Łotwa, z którą ostatnio tutaj na Narodowym graliśmy, więc, więc powiem Ci, że ja będę bardzo się denerwował, bo tak jak mówię, mam świadomość, co się wydarzy, kiedy Polska nie awansuje, że zaczniemy spadać w rankingach i będzie coraz trudniej awansować, ale dzisiaj procentowo zdecydowanie uważam, że jest więcej szans, żebyśmy nie awansowali, niż awansowali, jeżeli chodzi o takie yy, powiedzmy Argumenty, które dali nam nasi piłkarze w ostatnich eliminacjach. Natomiast piłka nożna jest. W, 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 słowo klucz nieprzewidywalna. Nie. Tak jest. Piłka nożna jest nieprzewidywalna i oby słowa Radka Majdana o tym, że dzisiaj mamy więcej szans na to, żeby się nie zakwalifikować niż zakwalifikować, oby się zamieniły w guano. Oby. I tak bym to określił. Słuchaj! Ta nasza sonda nie ruszyła. No właśnie. Zaraz poprosimy, y, chcemy, żebyście się wypowiedzieli na temat koszulek reprezentacji Polski, bo jeszcze mamy parę tweetów do pokazania. Niektóre są też koszulkowe, tak. ale może zaczniemy od tego. Y, no, od, pokażecie nam te, te koszulki reprezentacji narodowej te, te propozycje, w których już Słyszę, że jeszcze chłopaki szukają. Jeszcze... Jak macie pod ręką, to pokażcie nam te inne koszulki, które teraz ogłoszono, bo jest wiele reprezentacji, które doczekały się nowych kompletów. Między innymi reprezentacja Estonii, z którą będziemy grali, mhm. ale także te silniejsze kadry. Jest kilka. Mhm. Belgijska koszulka. Mhm. Widziałeś ta wyjazdowa ta niebieska dla mnie numer jeden z tych Ale nie bo nie zawsze muszę ci powiedzieć mają ładne te, te, te modele te wzory podobnie jak reprezentacja Meksyku to są o, też tak. takie dwa o, tak. to Meksyk. są takie dwa kraje które 100%. bardzo mocno stawiają na te na te stroje na koszulki no fajnie chłopaki że nas zostawiliście z tylko sportowym <grym> i gdzie... o proszę. proszę to jest Mexico. Meksyk Zobacz. to są koszulki domowe to są te i wyjazdowe szczegóły, o których sobie mówimy na tak. koszulkach które muszą się pojawić żeby koszulkę sklasyfikować jako naprawdę interesującą ja uważam że rzeczywiście Meksyk od lat, od 1994, przynajmniej jak ja pamiętam, na Mistrzostwach Świata... Zawsze ma piękne, jakieś intrygujące. Koszt... Tak, to zawsze prawda. coś na nich dzieje. Przede wszystkim takie wątki azteckie przemycone. Dla mnie, obok Bergów, których za moment zobaczymy, Meksyk numer jeden z tych, które ostatnio wyciekły. Ja mam tylko jedną e, uwagę, ale to jest do Adidasa, że ten logotyp, te, te trzy pasy. Mógłby być troszkę mniejszy, bo on jest wielgachny, gigantyczny. Tak, i ja szczerze Ci przyznam, że od kiedy Adidas zaczął ten logotyp stosować, bez a? tego podpisu Adidas na dole, a? mi się to nie podoba. Dla mnie to Aha. wygląda tak szczerze, jak pierwszy raz zobaczyłem, myślę, że podruba. No wiesz, bo wiecie, ja. autentycznie. To... Kupowałem sobie koszulkę Interu Miami, Aha. bo też mają z tym, i mówię. Czy to ty, nie jest Abibas? Jakiś, no a, albo tak. Adadis. Albo Odidos. Od to mówię, co jest grane. <laughs> ja lubiłem, to... wiesz, ja jestem oldschoolowy. Ja wolę tak ten jak na koszulce nie, który... pomarańczkę. No to jest super. I to no. jest okej, okay. i za tym jak najbardziej ten. W mojej opinii słabe i powinni wrócić do... No tej... to wrzućcie nam chłopaki dalej, bo teraz już nie wiem, co my nam zaproponujecie w kolejnym... Zaskoczcie nas, kolejnym dawajcie, Jest pisze. Belgia, jest twoja Belgia o. teraz. Czerwone, fajne, świetne, Tam. ale niebieska mi się strasznie podoba. Ten kołnierzyk biały, taki w stylu retro bardzo mocno, mm -hmm. o którym sobie mówiliśmy, że bardzo wraca do koszulek piłkarskich. No Belgijską koszulkę, jakbym miał dzisiaj kupować, to Take my money and give me that, nie? Więc. Ja dalej chodzi. jestem e, największym miłośnikiem starych koszulek reprezentacji Belgii, i tutaj znowu moja. Jako, że jestem dziadersem, mhm. pamiętasz koszulki, jakie Belgowie mieli w 1985 i 86 ja. roku? Sobie to są te, dobrać. kiedy grali przeciwko Polsce w eliminacjach Mistrzostw Świata, mieli te białe koszulki albo czerwone koszulki w rąby. Wrąby, to jest ta taka. Dobra, okay. potem, potem była nawiązanie do tych koszulek swego czasu, ale to były najpiękniejszy model koszulek bardzo, reprezentacji Belgii. Widzisz? Widzę, mam. mam. No, no, ładne, pokaż. Później chyba można było je. Y... Tak. One potem były nawiązania, piwie. potem były nawiązania do tych koszulek Belgowie jeszcze za Edena, Azarda. W pewnym momencie był, było takie mrugnięcie okiem. Jeszcze Belgia wtedy miała stary herb mm -hmm. swojej federacji, Federacja. trochę inny niż ten, który tutaj od kilku lat oglądamy, ale to były najpiękniejsze, te, te w ogóle te takie koszulki w rąby. Wyglądają bardzo elegancko, Bardzo, że iść na, no bardzo e... tak, takie na takie prawda? Obiad do teściów i być, wiesz, w Niedawno Monako grało, w koszulkach Kappy miało taki trzeci model koszulek, właśnie też e, w rąby. Co teraz, jakie jeszcze e, zobaczymy? Estonia, to jest właśnie Estonia nowa. Estonia, nowa Estonia. E, poszli tak bardzo mocno klasycznie, powiedziałbym. No minimalistyczne, no, minimalistyczne Minimalistycznie, to. no ale z drugiej strony no nie będą tutaj się silić na jakieś, nie wiadomo, jakie wzory, jak Estonia jest, jak piłka nożna w Estonii, nie jest sportem nawet numer. Dwa pewnie. Mhm. E, I chyba też o to chodzi. Aczkolwiek widziałem brzydsze koszulki. E, Estończycy poszli. Powiedziałeś o tym, że niektórzy lubią klasykę i prostotę. To myślę, że akurat w Estonii to się sprawdza. To prawda. Co teraz? E, jeszcze? Jeszcze wam coś pokażemy, czy nie? Już sam nie wiem. Jestem, jestem lekko zagubiony. Musicie chłopaki nam podpowiedzieć. Mamy nam jeszcze pobocznie. jakieś koszulki, bo mieliśmy takiego... Jest. Takiego... A, widzisz, to jest koszulka, to. o której chciałbyś powiedzieć coś więcej, bo to tak. nie jest reprezentacyjna koszulka. Nie, to jest koszulka, która wzbudziła pewne kontrowersje w Nowej Zelandii, słuchajcie. Mm -hmm. Bo będzie taka pierwsza historia na świecie właściwie, że klub z Nowej Zelandii, już jeden w, w lidze australijskiej Wellington. mamy. Grat z tak. Był tam Polak, nawet dwóch. Filip Kurto, Michał Kopczyński. Natomiast od przyszłego sezonu w lidze australijskiej będą dwa kluby z Nowej Zelandii. Na całym świecie nie ma takiej sytuacji, żeby w lidze danego kraju grały dwa kluby mm -hmm. z innego kraju. A w Australii będą mieli coś takiego. To jest nowy klub z Auckland i to jest ich strój. Trochę interem zajechało, mm -hmm. tym z Mediolanu, żeby nie było, że z Brazylii, internacjonale, ale mnie się one bardzo podobają. Mówiliśmy o prostocie, a tutaj kolory, po pierwsze, bardzo charakterystyczne. Wzór też taki bym powiedział, który zapadnie w pamięć. Podzieliła bardzo mocno ta koszulka kibiców piłki nożnej w Australii i w Nowej Zelandii. Ale tutaj New Balance poszedł w taką stronę. Tobie się podobają? Zwykłe koszulki. Muszę taka. powiedzieć, nie, nie, jakoś nie. nie Ale barwy takie nie rzuciło nie mnie w glebę. Chciałbym powiedzieć, a propos tego, odnieść się do tego wiesz, do tego, że dwa kluby nowozelandzkie grają w Australii. No jest to. Jest to po prostu w Nowej Zelandii nie ma rywalizacji, jak rozumiem, to nie, między, to stąd też przyjmują te najsilniejsze kluby nowozelandzkie do, do Ligi Australijskiej. Też był, jak pamiętasz, taki, taki pomysł, by ligę holenderską i belgijską połączyć, położyć. żeby to była Liga Beneluxu i wtedy też trochę pół na pół miał być ten podział między, między Holendrami a Belgami. No, są rozmaite e, idee, się pojawiają w różnych częściach świata na to, żeby jednak podnieść poziom e, rozgrywkowy. Rozumiem, no jak wiemy Walijczycy, kilka walijskich drużyn występuje, tak, tych najsilniejszych, trzy walijskie kluby grają w tak, zawodowych tak, ligach w... Swansea, Cardiff i Wrexham grają, w, grają w, w lidze nie wiem, czy Shrewsbury nie jest też klubem walijskim, ale grają w zawodowych ligach angielskich. Przecież Cardiff i, i Swansea to nawet z sukcesami nawet w, na, na, poziomie, na poziomie Premier League. No bo po prostu... No, no chodzi o to, żeby te kluby jakoś też mogły sobie rywalizować na swoim poziomie. Też przecież był pomysł, żeby po, połączyć ligę szkocką i angielską, żeby, żeby Rangersów i Celtic przyjąć do, do Premier League. No to, to jakoś raz na jakiś czas taka idea... Gdzieś tam się ligi jest podnoszona. Ligi bałtyckie, litewska, łotewska, tak. estońska też był taki pomysł, tak, w, w, tak. przejawiał się, żeby połączyć te ligi. E, ja nie mam z tym problemu, szczerze mówiąc. Mm -hmm. Są tacy puryści, którzy o, powiedzieliby, że absolutnie nie. Ja nie mam z tym problemu, no bo to może tylko podnieść poziom piłkarski wtedy te ligi by były zdecydowanie mocniejsze i można byłoby je traktować trochę poważniej. Więc e, ja nie mam problemu z tym absolutnie żadnego. No dobra, chłopaki, to co nam jeszcze pokażecie? Czy to już się doczekamy polskich koszulek i. i z... I sądy nie możecie odkopać polskich posłów, to jest też niemożliwe. Mamy jeszcze powrót do naszych maili, do naszych tweetów wcześniejszych, mhm. bo mamy, mamy do powiedzenia o Niklasie Bentnerze. O tak, o słuchaj. to jest dopiero barwna postać. Niklas Bentner, lord. Co z Bentnerem? Lord Bentner. Lord Bentner, człowiek, który też zapowiadał się jako wielki talent, on jak przychodził do arsenalu, opowiadał o tym, że jego tygodniówka zwiększyła się, słuchaj, z 400 funtów. Do uważaj, 10 tysięcy funtów. Mm. Miał wtedy chyba 16 czy 17 lat. E, nic dziwnego, że mu trochę zaszumiało w głowie e, od takich pieniędzy, no bo wszyscy są zgodni, że jeżeli Lord Bentner byłby. Mm, tak bardzo przykładałby się do treningów, jak tylko by się dało, to zrobiłby zdecydowanie większą karierę. Dzisiaj to już były zawodnik, który rozpoczyna nową karierę w mediach. Takie mm -hmm. nową, starą, bo on już miał e, taki reality show ze swoją partnerką, kiedy pokazywali swoje życie. <noise> bardzo mi to pasuje do niego. Ale teraz będzie ekspertem w duńskiej telewizji. Podobno bardzo dobrze analizuje taktycznie. Naprawdę? E, tak, więc... E, czyta grę. No dobrze. Czyta dobrze grę, więc może <noise> dla niego to jest... Nowe życie po życiu dla Niklasa Bentnera. Szkoda, szkoda chłopa, bo rzeczywiście warunki do gry miał znakomite, fizyczne. Ale słuchaj, są po prostu. Są tacy, którzy stawiają na piłkę nożną, a są też tacy, dla których piłka nożna była tylko dodatkiem do życia. Jasne. I też należy to jakoś gdzieś tam uszanować, zrozumieć albo przynajmniej wzruszyć ramionami. Każdy ma swoje życie. Nikt, okres, nikt za nikogo. Ja za niego życia nie przeżyję, ty za niego to życia to. nie przeżyjesz i tak dalej, i tak dalej. A propos historii smutnych, to teraz Jerome Boateng. Jerome Boateng, yy, piłkarz już ewidentny, has been, to już mm. na pewno nie jest zawodnik, który, yy, który się liczy w światowej piłce. Po bajernie trafił do Lyonu, gdzie był, jak to mówił Igor Lewczuk, o nim oszukiwał, permanentnie oszukiwał na boisku. Udawał, że nie jest zamieszany w bramki, a był. Teraz też już odszedł z Lyonu, poszedł dalej, natomiast no właśnie, ta historia na łamach der Spiegel dla mnie... Wiesz co, mam na ten temat taką opinię. Nie jesteśmy z rodziną e, Jeroma Boatenga. Mhm. Myślę, że jeżeli matka piłkarza w taki sposób w liście do Der Spiegel się wypowiada, to coś jest, e, może coś jest na rzeczy. Ale może nie jest. Nie, nie wiemy, jakie są, jakie są stosunki w tej rodzinie. Ja e, znam rodziny sportowców, gdzie kontakty między nawet rodzicami a, a dziećmi są tak bardzo zaburzone, zakłócone z różnych powodów, że nie odważę się skomentować tych słów matki i, yy, i dalej pójść w tą narrację. Ja wiem, że była narzeczona Jeroma Boatęga, Polka zresztą yy, popełniła samobójstwo. Nie, absolutnie nie chcę bronić Jeroma Boatęga, ale nic nie wiemy na, te, na ten temat. Mm. Także yy, pozostawmy Dostań. wymiarowi sprawiedliwości yy, to, by ewentualnie zajął się. Byłem reprezentantem Niemiec, no ale na pewno sprawa jest bardzo, bardzo nieprzyjemna. Ale to wiesz co, ja się odniosę tylko do tego, co powiedziałeś i masz rację, bo ja rzeczywiście tak w pierwszym momencie pomyślałem sobie, że ok, jak matka mówi takie rzeczy w mediach, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Ale z drugiej strony masz rację, mhm. że my nie znamy inside'ów, nie znamy tej historii rodzinnej, a wiemy, że z rodziną czasami... Różnie bywa, więc. Że z rodziną tak, czasami wypadają mnie do tego, żeby z dystansem podejść do tej sprawy. Rzeczywiście zostawmy odpowiednim władzom podjęcie decyzji co do jego przyszłości. Jeszcze jakieś tweety, ale najpierw Shrewsbury, e, napisał Łukasz, Shrewsbury jest angielskim, Shrewsbury Town jest angielski, ale, ale Newtown jest. Newport, moim zdaniem Newport, nie Newtown. Newport e, jest klubem walijskim. Także są cztery walijskie kluby w zawodowych ligach Marzec, angielskich. A walijski klub. Tak? Newport? Tak, Newport. Newport no. A to jeszcze, żeby było ciekawiej, ligę walijską po raz nasty z rzędu wygrał The New Saints, który jest przecież klubem angielskim, bo oni mają siedzibę w Anglii, ale grają w, hmm. w walijskim systemie rozgrywkowym. Mówiliśmy sobie w KS Europa tak. tydzień temu, jak Adrian Ciślewicz, bo Polak gra w tym klubie i wygrał ligę po raz nasty z rzędu, już nie chcę strzelać nawet który, ale... Dominacja pełna. Mamy koszulki, słyszę. Mamy polskie koszulki, to, by, to nam pozwoli ruszyć z sądą. Co sądzi, co uważacie? O. Koszulki polski Jest herb, Polska. pod nim jest znaczek Nike. E, no i co? Ta, ta, ta czerwona koszulka ma jak, jak widzę ma jakieś tam e, Co się dzieje. No, jakieś nie. elementy na niej, bo ona przechodzi z takiego lekkiego pomarańczowego przynajmniej na tym zdjęciu w, w, w czerwień. No, nie sądzę, żeby to była pomarańcz, tylko po prostu tak się układa. Mhm. Układa się światło. 21 marca zadebiutujemy w tych koszul koszulkach w meczu z Estonią. Widzę tutaj być może nawet jakiś cień nawiązań do tych koszulek Adidasa z 82 roku. Nie wiem, czy taki był cel. Nie wiem, nie, są. nie, nie, nie sądzę, nie sądzę, bo jak sądzę. Bo, bo wydaje mi się też, tak jak uważasz, tak jak powiadasz, że to są koszulki z jakiegoś tam po Katalog. prostu katalogu. To nie są robione koszulki dla, dla drużyny narodowej. A jeśli są robione specjalnie dla nas, to. To tak trochę na kolanie. No nie wiem. Ja jestem na nie. Ruszamy z sądą. Czy Wam się podobają nowe koszulki reprezentacji Polski? Tak, nie. Gdzieś za chwileczkę powinny się, powinna się ta sonda na czacie e, pojawić. OK? E, to co? To jeszcze kilka tweetów. Chłopaki, wy nas tak nie zostawiajcie bez. E, musicie nam mówić na ucho, co teraz, bo my jesteśmy twitty, tak twitty. trochę zostawieni Prosimy bez, twitty, bo mamy bez wsparcia. Sporo, sporo ciekawych rzeczy. Niezgoda. Jarek zgoda. Proszę okay. bardzo. E, zawodnik, którego. Hmm. Duży problem mam z Jarkiem Niezgodą pod tym względem, że to taki mega niedosyt spośród tych wszystkich zawodników polskich, którzy szli do MLS. No jako, że mm -hmm. zawsze ich tam mocniej troszeczkę śledzę, on miał naprawdę dobre momenty w Portland, do momentu kontuzji. Ale wiedzieliśmy z drugiej strony, że Jarek Niezgoda jest takim piłkarzem, który ma synonim szklany, to jest mm -hmm. jakby Jarek Niezgoda. No, niestety, tak, tak było przed tam już, jak trafił do MLS. I kontuzja bardzo mocno go zahamowała. Zobaczcie, on 29 lat dopiero co skończył. Od czterech miesięcy nie gra w piłkę. No to jest słuchaj, to była on już w legii był piłkarzem. Niestety, który raz na jakiś czas jeden drugi występ i pojawiały się kłopoty z plecami, bo u niego chyba plecy były tym ym, tą Lecy, częścią. To Plecy, ablacja, którym... wszystko tam po prostu się nałożyło. W Portland mm. zerwał więzadło, więc mieliśmy Jarka niezgodę tutaj w kanale sportowym. Zaprosiłem mm. go do programu przed miesiącem bodaj. I on wtedy opowiadał, że no cały czas jest w treningu. Ale że jeszcze czeka na jakieś konkretne propozycje. Mówiło się trochę o motorze Lublin nawet podobno mhm. w kontekście ściągnięcia Jarka Niezgody. Ten temat podobno szybko został zdementowany. No i cały czas czekamy co z Jarkiem Niezgodą, bo zobacz, 29 lat, no z jednej strony, jeszcze nie taki stary zawodnik. No to, stary, ale podrał, wiesz podrał, ale taki motor Lublin. No, myślę, wie, wie, dużo... myślę, myślę o tym wieku biologicznym spowodowanym no. przez kontuzję, no to pewnie jakby go przebadać, to byłoby trochę więcej. No ja nie wiem, czy dzisiaj Jarek Niezgoda nadaje się po prostu do grania w piłkę. Czy to będzie motor Lublin, y, czy to będzie hełmianka Gdańsk, mhm. to być może po prostu jego, jego, jego zdrowie jego y, nie pozwalają mu dalej występować na, na jakimkolwiek poziomie, ale... Nie wiemy, no naprawdę Jarkowi życzymy jak najlepiej, bo to jest bardzo Mega fajny chłopak. 3 miliony euro, ponad 3 miliony euro zarobiła na nim Legia w 2020, kiedy on odchodził do Stanów Zjednoczonych. No Amerykanie nie postawili najlepiej, to, 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 już, to, to już wiemy, no ale no kto mógł się spodziewać, że tak ta kariera się niestety nie, niefortunnie dla niego potoczy. Liczymy cały czas. Courtois. Courtois, Courtois. Thibaut Courtois, który y, ostatnio też o, o kontuzjach, mówimy, przed mm -hmm. y, tym sezonem zerwał więc więzadło. Taka kontuzja nieoczywista dla bramkarza, bo raczej zdecydowanie zdarza się piłkarzom z pola, w konflikcie z Domenico Tedesco, a więc selekcjonerem reprezentacji Belgii, dał takiego bardzo wymownego tweeta Tibo Courtois. Po tym jak Tedesco został zapytany o ewentualny powrót do kadry bramkarza Tibo Courtois, powiedział, że nie, nie, nic na ten temat nie wie, że Tibo Courtois jasno. Zadeklarował, że ma kontuzję i że nic się nowego nie pojawiło. No to na co Tibo Kurtua zacytował tego tweeta i dał takie trzy emotki z długim nosem, co można odczytywać jako, że powątpiewa w słowa swojego selekcjonera. Um, nie wiem, jaka jest prawda, natomiast Kurtua ewidentnie ma problem z Tedesco, a Tedesco chyba ma problem z Kurtua. A teraz o kobiecej piłce i o getrach zawodniczek. Co to się wydarzyło w meczu Chelsea Arsenal, powiedzmy? Stamford Bridge. Zacznijmy od takiej pozytywnej wiadomości. Prawie 33 tysiące widzów na tym meczu. Wow. Rekord, jeżeli chodzi o domowy mecz Chelsea w Lidze Derby Londynu. Derby Londynu. Liga angielska ma takie bardzo mocne ambicje, żeby być najlepszą ligą kobiecą na świecie i mają ku temu wszelkie wydawałoby się Pieniądze, aczkolwiek, mm. słuchajcie, doszło do dosyć no, kuriozalnej historii. Mecz opóźniono pół godziny, mm -hmm. jego rozpoczęcie, ponieważ zawodniczki Arsenalu przyjechały z getrami takimi samymi jak Chelsea, czyli białymi. Na co arbiter nie mogła się zgodzić i nie można było zagrać tego meczu. Pół godziny pozostało do tego, żeby skombinować jakieś nowe getry. Przywiezienie jej ich z magazynu Arsenalu na Stamford Beach zajęłoby zdecydowanie więcej czasu, więc co robią w Arsenalu? Idą do sklepiku klubowego Chelsea i kupują getry od Chelsea. Tyle że te getry są czarne. No i trzeba było otejpować je dookoła, bo tam był herb Chelsea. Chelsea. w takich otejpowanych Ups. getrach. Natomiast na no Chelsea wygrała to spotkanie 3 do 1 na dobrej drodze podopieczne MH na to, żeby zdobyć mistrzostwo. No, ale teraz sytuacja... szuka, szuka informacji wrednia. czy kierownik drużyny Arsenalu jeszcze ciągle pracuje. No bo nie jest... wiem. Powinien na pewno mieć jakąś rozmowę na dywaniku. No bo to sytuacja, która się nie powinna zdarzyć. Tym bardziej, że tak jak mówię, angielska liga pretenduje do tego, żeby być najmocniejszą w całej Europie i na świecie. No to takie rzeczy średnio. Chociaż tak sobie myślę, że przecież w męskiej piłce też się takie rzeczy zdarzają że kierownik coś zawali. Słuchaj, no Legia Warszawa, Celtic to pamiętamy wszyscy, zdarzają się takie rzeczy i na pewno byśmy się dokopali do przykładów, że pojechali na przykład na wyjazd jakiś i nie wiem, zabrali, nie zabrali spodenek albo zabrali zły komplet spodenek. Mój zdarzają drogi, się takich historie. zdarzyło się nawet na Mistrzostwach Świata, że dwie reprezentacje przyjechały na stadion z jednym kompletem koszulek i to był ten sam komplet koszulek w tych samych barwach. To był mecz Francja-Węgry na Mistrzostwach Świata w 1978 roku w Argentynie. Jedni i drudzy w tym momencie to był trzeci mecz fazy grupowej, jedni i drudzy już byli poza turniejem, bo z grupy wychodziły wtedy Argentyna, późniejszy Mistrz Świata, gospodarz i Włochy. Jedni i drudzy przyjechali w białych kompletach strojów. Francuzi powinni założyć inne, inne koszulki, ale nie mieli i wtedy się zdarzyło raz jeden, że reprezentacja Francji wystąpiła w koszulkach w biało-zielone pionowe pasy mhm. klubu Kimberley, chyba się nazywała ta drużyna, która na co dzień występowała na tym, e, na nie, tym nie. obiekcie. E, także reprezentacja Francji raz zagrała na biało-zielono. E, na biało także nawet się to zdarza na poziomie, na tak wysokim poziomie, jakim tak. są Mistrzostwa Świata. Słuchaj, nieoficjalne Mistrzostwa Świata klubowe. Jest coś takiego, okej, okay, to jest bardzo duża zabawa. Teraz bardzo nieoficjalne. Bardzo nieoficjalne i z bardzo dużym przymrużeniem oka. Obecnym mistrzem świata jest drużyna Bayeru leverkusen Ja wam to tłumaczyłem, troszeczkę opowiadałem o tym wczoraj podczas losowania europejskich pucharów. Otóż yy, wymyślono sobie to tak. Od, ktoś, ktoś sobie zadał trud, żeby od początku istnienia historii piłki nożnej, od pierwszych spotkań liczyć kluby. Wygrywasz mecz mhm. jak, w, jak w boksie. Wygrywasz mecz, jesteś mistrzem świata. Przegrywasz mecz, tracisz. Tracisz tytuł mistrzowski na rzecz tego, yy, yy, tego challengera. I to ta druga drużyna staje się mistrzem świata. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Czyli mm -hmm. tak długo, jak ci się uda nie przegrać spotkania, to tak długo jesteś mistrzem świata. No więc w związku z tym tak wygląda klasyfikacja wszechczasów, gdzie królują angielskie kluby, no bo na początku piłka nożna była, wiesz, yy, angielskim, <laughs> angielskim sportem obecnym Mistrzem Świata jest na miejscu 15 yy, drużyna Bayeru Leverkusen. Mm -hmm. Bayer Leverkusen nie przegrał już 37 no tak. meczów z rzędu. To, 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 co z Karabachem zrobili, to jest w ogóle... No i właśnie, Karabach był o włos od tego, żeby dwukrotnie... Przejąć tytuł mistrza, mistrza świata, świata od y, Bayeru Leverkusen, no bo dwa razy prowadził 2 do 0. Wówczas wiesz, korona mistrza świata pojechałaby do Azerbejdżanu i tam mielibyśmy kolejnych mistrzów świata, no bo Karabach y, nawet jakby odpadł w europejskich, no wiesz, odpada w europejskich Pucharach, teraz y, y, wyczuj klimat, odpadają w europejskich Pucharach, ale pozostają y, mistrzem świata. Korona wyjeżdża do Azerbejdżanu. I tam teraz Karabach gra z jakimś innym klubem azerskim. Baku. Na przykład, przegrywa. Baku zostaje mistrzem świata i może, ta, i może nie dojść do meczu Baku kontra reszta Europy, tej powiedzmy zachodniej, no, przez długi czas. Przez długi czas by nie doszło. No i, I... i w ten sposób by gdzieś wyjechała ta korona y, mistrza świata na, na wiele, wiele lat. Nie wiem, czy jak, kiedykolwiek jakaś polska drużyna y, była tym nieoficjalnym mistrzem świata. Musimy to sobie. Zbadać i jeszcze rozkminić. Ale wiesz, co podziwiam ludzi, którzy wpadają na to i to wszystko liczą i mają takie Tak, ale to śmieszne. Takie no. Nie, no Jasne, że z dystansem. Oczywiście nikt tego poważnie nie traktuje, ale dlatego tym bardziej podziwiam, bo taka praca, taka wiedza bezużyteczna trochę. Ale, ale taka bardzo sympatyczna. Ale sympatyczna. Teraz słuchajcie, e, pokażcie nam coś na cały ekran, a my zaprosimy do naszego studia Ole Rajewską. Ja pomogę Oli przejść, tylko muszę się tutaj uzbroić w nasze o. Co teraz? A, zestaw a no par. No dobra, to ja powiem, na, 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 na sobotę, tak słuchajcie. jest, O 12:30 Krakowie zagra z Widzewem, a więc już bardzo niedługo. Potem mecz Radomiaka z Jagielonią Ruch Chorzów Górnik o tym spotkaniu już sobie kilka słów powiedzieliśmy, no bo bardzo ważne spotkanie dla południa Polski. Śląsk Wrocław o 20:00 zagra z Puszczą połomice No i Premier League o 18:30 Fulham kontra Tottenham. To są dzisiejsze propozycje piłkarskie, a z nami w studio jest już Ola Rajewska. Dzień dobry. Olu? Dzień dobry, też będę miał propozycje z innych. A jest jeszcze dosyć... dalej, a, a jest jeszcze, ta czekaj, liga. to liga. Jest dzisiaj bardzo fajny mecz w Ligią, bo to będzie taki polski mecz Frankowskiego na Bułkę, między Lons a Anis w Bundeslize. Dzisiaj Bayern jedzie do Darmstadt, czyli znowu okazja, żeby sprawdzić, czy Hurricane przypadkiem nie będzie gonił mhm. na terenie no, słabego Darmstadt e, ro, e, rekordu Roberta Lewandowskiego. No i mamy bardzo interesujące spotkanie w Pucharze Anglii, nie ma co gadać, City Newcastle o godzinie 18.30. 18 Czyli mecz y, zjednoczone Emiraty Arabskiej kontra Arabia Saudyjska. Uuu, to to takie, wiesz, to na pełnej żyle. To prawda. Olka, co dobrego, nie samą piłką. Ładne. Podobają Ci się swoje zdjęcia? Nie mogę tak ocenić, wiesz. To... Hmm. Tylko zastanawiałam się, musimy to zmienić, chłopaki, bo tutaj hmm. Filip też robi serwis i czasami. A i, i, mian, jesteś więc... ty? I Nie, a, jestem, a jestem tylko zawsze ja. Ty. Okay. <laughs> tak, to rzeczywiście. Ale to, to, znaczy to nie mój pomysł, pomysł był taki, żeby gdzieś nas w jakiś sposób tutaj wyróżnić z tego programu, że jest to część oddzielna, ale tak okay. naprawdę wspólna, no bo i tak będzie o sporcie. Tomku, ty mnie dzisiaj tak zestresowałeś, Trzy. że pada deszcz, jadę w tej hmm. wichurze. Tak. I ale słyszę, pada ciągle? Pada. Znaczy, padało pół godziny temu, jak przyjechałam tutaj, i słyszę sobie nagle: No to co, zaprosimy do nas, Ole. kurwa, mm -hmm. <laughs> gdzie ty mnie zapraszasz? Ja jeszcze tu w drodze. Ale wiedziałaś, że masz ale, dzisiaj. No jesteś. tak, no ale my tak jesteśmy zazwyczaj, miałam informację, że mam być tak 10.30. Nie ale wiesz, ja powiedziałem. Bo ja... 15 minut przed końcem wchodzimy z bo takim boom, serwisem. Nie, ale właśnie powiedziałem, Nie, że. Słuchajcie, się... chłopaki. Jak tylko Ola przyjdzie, to niech wbija. Po prostu. Na jak tylko będzie miała ochotę. Ale ciesz się, że nie jechałaś rowerem. Ja, ja, no. ja jechałem rowerem i muszę jeszcze wrócić. No to zabierz się z Tomkiem. Mamy, Ta propozycja przypomnę. myślę powinna być poważnie. Ja już powiedziałem, poważnie, że za, za drzwiami 15Z od razu. No. Nie no Tomku. Hmm. Opowiadaj tak. co, w sportach, co w sportach No przecież ty innej. wiesz, ja wiem, że ty musiałeś się pewnie gryźć w język i wyczekiwać, żeby nie powiedzieć, o idze, świątek, wszystkiego, co chciałbyś powiedzieć. Nic nie powiedziałem. Nic, Nic nie, nie powiedziałeś. No właśnie dlatego Tomek. mówię, że Tomek musiał gryźć się w język, żeby mi tutaj. Za to. Ja też oglądałam. Ja też oglądałam. Wygrała? Wygrała! Wygrała, okay. wygrała. Yes. wygrała, i jak mówią statystyki, to był trzysetny wygrany mecz Igi. W WTA w zawodowej karierze. Tych statystyk ja mam dzisiaj trochę, ale, ale na razie powiedzmy, jak wygrała, bo ja sobie tak myślę, że Iga po zakończeniu kariery jakby chciała jakiś biznes otwierać, to ja myślę, że świetnym pomysłem będzie otworzenie piekarni. Wiesz hmm. do czego zmierzam? Że bajgle? Do Bajgli, hmm. i Bagietek, bo hmm. Iga szaleje, jeżeli chodzi o wypieki takie w cudzysłowie, w tym slangu. Tenisowym, I, i jeżeli chodzi o te wygrane mecze do zera, bo tym jest mm -hmm. sety do zera, bo tym jest bajgiel, a bagietka to jest set wygrany do jednego, no to Iga zdecydowanie w tym e, króluje. Zresztą podczas jednego wywiadu już w Indian Kokogow, która odpadła z kolei z rywalizacji, bo wiemy, tak. że Iga zagra w finale z Marią Sakari, właśnie wspominała o tych wypiekach Igi. Tam Kokogow bodajże z mertens bajgla mm -hmm. sobie wypiekła. Ale to i tak mało, bo królową tych wypieków jest Iga Świątek. Iga Świątek w fantastycznym stylu wczoraj odprawiła ukraińską tenisistkę. A nawet tam. dziś, bo to po północy no było. tak to, no to, się... Widzisz, to już mi się, to, to mi się hmm. z, zaburzenie czasu miałam, ale faktycznie. No, co, co tu dużo o meczu? Myślę, że nie będziemy dużo mówili. Nie, tak, to, bo ja to ja powiem, to pozwól. To była gigantyczna zmiotła... przewaga Świątek. Dokładnie, Miała, tak. e, naprawdę zagrała w fantastyczne spotkanie. Moim zdaniem, oglądałem tutaj chyba wszystkie mecze na Indian Wells. Igi Świątek to był jej najlepszy na najlepszy mecz, niemal bezbłędny. Marta Kostiuk, dla której to i tak był życiowy sukces, awans do e, awans do Tak jak komentatorzy e, mówili, surowa lekcja i dobra o, lekcja. O, tak, ale myślę, że, że dla Kostiuk i tak już to było, mhm. e, to było coś wielkiego. Prowadzona przez polską trenerkę Sandrę Zaniewską, e, Marta Kostiuk. E, bardzo emocjonalnie przeżywa Kostiuk każdą nieudaną piłkę, ale myślę, że gdzieś tam więc ona cały czas robiła takie grymasy, że coś jej nie wyszło. Próbowała grać ofensywnie, nie miała szans. Rzeczywiście, świątek ją, ją zdominowała totalnie. Jeszcze Kostił, gdzieś tam od, od, od połowy pierwszego seta, borykała się z jakimś drobnym urazem. Nawet myślałem, że podobnie jak Woźniacki zejdzie z kortu. Tak, e, ale świątek wygrała. I jest, jest jedna ważna rzecz, słuchaj, bo ona właśnie już, się, już, już na pewno e, wysunęła się na pierwsze miejsce. Ona jest liderką rankingu i to tak. jest wiadomo. To jest, Ale, ale ranking o... obejmuje WT... rok do roku, mhm. ale została właśnie liderką e, WTA Race, czyli yes. czyli turnieju, czyli, czyli tej klasyfikacji obejmującej od 1 stycznia 2024 roku. Wyprzedziła Arynę Sabalenkę. Tak, e, 2024 rok 19 z 21 spotkań wygranych. To I... też nikt Taki nie ma tylu wygranych, e, wygranych meczów. Co Iga Świątek, bo ona jako jedyna wygrała 19 spotkań. Wie finale... jedna statystyka jest. Wieszcie, kawa, to jest statystyka, którą zresztą w wywiadzie Klaudia Jana Ignacik mm -hmm. przytoczyła, a iga się dziwiła i nie mogła w nią do końca uwierzyć. Chodzi o tę liczbę 69, czyli 69 zwycięstw w WTA, w WTA, jak kto mm -hmm. tam sobie woli. W dwóch setach iga ma ich najwięcej. Nie ma tej mm -hmm. która taki wynik by osiągnęła w WTA 1000 o tą statystykę chodzi. Mamy było dzisiaj. Co do finału. Tak, bo dzisiaj, bo, bo dzisiaj tak naprawdę. Poturka? Słuchajcie, wcale, nie da, wcale niedawno mecz się skończył. Marty Sakari mm -hmm. z Koko Goff Zagra... z, Marią, z Marią, nie Martą. Marią Sakari oczywiście. Marta Kostiuk, e... dzisiaj jeszcze. Marta Kostiuk tak, stąd Zostało. mi się to wzięło. Maria Sakari dzisiaj w nocy w meczu przerywanym przez deszcz, bo było dzisiaj w Indian Wells bardzo chłodno i, i deszczowo. Wygrała z Kokogo Goff 6-4. 6-7 w drugiej secie, gdzie Goff obroniła już trzy piłki meczowe, a wygrała seta. I w trzecim secie znowu Sakari 6-2, teraz zagra, zagra z Greczynką w finale. No i powtórka tego, co mieliśmy dwa lata temu. Mhm. Chcielibyśmy, żeby to była powtórka tak dosłownie, bo wtedy Iga Świątek, wiemy, że triumfowała w Indian Wells, wtedy pokonała Greczynkę 6-4, 6-1. Takim wynikiem zakończyło się tamto spotkanie. Bilans pań, bo panie pięciokrotnie ze sobą grały i zależy, jak na ten bilans spojrzymy, bo co prawda Sakari ma trzy zwycięstwa mm -hmm. w tych pięciu meczach, ale te zwycięstwa odniosła w 2021 roku. Te późniejsze należą już do. No bo, bo Sakari jest zawodniczką, która w ogóle ostatnie lata miała, jest moim zdaniem pod kreską. To jest, to jest bardzo niekontrolująca swoich emocji tenisistka, w związku z tym ona się potrafi posypać. W kilka minut i to z, grając przeciwko tenisistce na, z dużo innego pułapu no. niż Jiga Świątek. Ona potrafi przegrywać mecze naprawdę z, z tenisistkami, które są w rankingu dużo, dużo niżej od niej. Ten turniej jej wychodzi genialnie. Wreszcie Sakari gra tak, jak grała właśnie jeszcze w okolicach 2019-2021 roku. Także uwaga, ta, ta Sakari potrafi być groźna. To jest taki. To jest taki Szybko strzelny pistolet, taki, jak jej siedzi, to jej siedzi. To jak nie a siedzi, to... A jak się zapnie, to to koniec. No, to tyle o tenisie, że już się nic e, nie nazywam. Nie, tak, tak, bardzo fajnie. Ja tak wiedziałam, że właśnie, dlatego widzisz, tutaj mieliśmy dzwonić do eksperta. O co? O co? No, to, to, to oszczędziliśmy ale, na telefonie. ale, ale oszczędziliśmy. Pursy. To jest ważna rzecz. Cenna sprawa. Jesteśmy, ja jesteśmy do oglądałem, przodu. Oglądamy. No to o paniach powiedzieliśmy. IG świątek o godzinie 20 w niedzielę w finale będziemy mogli A widzisz, tak? O 20 na Oglądać, nie tak. Okay. To znaczy, taką informację znalazłam na flesz skorze, że to tam w tenisie się zmienia, no, ale jeżeli chodzi o finał, to raczej zmienić się już nic nie powinno, bo te przesunięcia wynikały w turnieju. Indian Wells z różnych rzeczy, między innymi. Z pogody głównie. Pogody, no. pszczoły były, wszystko no pszczoły. było. A wiesz, a dzisiaj o 20 z kolei w turnieju męskim, bo, tak. bo Indian Wells to jest. No też może, też może. Tak, tak, tak. A, no ja mam proszę. te informacje, dlatego o tej się mm -hmm. nie kończymy, ale nie, Tomku, możemy wspólnie, ja tylko chciałam mm -hmm. tak, nawiązując do tego, że będziemy mieli powtórkę z tego, co działo się dwa lata temu w żeńskim turnieju mm -hmm. Indian Wells, to jest szansa, że będziemy mieli powtórkę także z ubiegłego e, finału bo tam mierzył się Alcatraz Alcaraz. Alcaraz z Miedwiediewem. no tylko że panowie najpierw muszą swoje półfinałowe mecze a nie będzie wybrać. to łatwe bo dzisiaj o godzinie 20:00 pierwszej moim zdaniem na Polsacie albo 20:00 czasu polskiego Siner Alcaraz Siner Alcaraz i to jest mecz którego dwie dwa i najlepsi tenisiści następnych lat yy, męskiego tenisa jestem o tym przekonany ich mecz z Miami z ubiegłego roku to było najlepsze męskie spotkanie w tenisie. Jeżeli lubicie tenisa, albo inaczej, jeżeli, nie, jeżeli lubicie tenisa, to obejrzycie. A jeśli nie lubicie tenisa, to, to wybierzcie, wybierzcie właśnie ten mecz, żeby go polubić. Sinner Alcaraz. Nie ma dwóch tak, y, może poza jeszcze australijczykiem, deminorem, tak biegających i, i Djokovicem w najwyższej formie, tak biegających po korcie tenisistów, dla których nie ma przegranych piłek. To po prostu się ogląda z zapartym tchem. Aż, aż ciebie boli od oglądania, jak oni biegają. Mam suchara, mogę? Tak. Jak musisz. Wiecie, jaki jest najlepszy, urobiony zespół Alcaraza? E, to jakiś będzie to podobnie Norbit ale Angel, nie, nie, nie. podobnie coś takiego. No, ale jest, jest sucho Alcaraz, no. bo jest taki zespół szwedzki, disco. Przepraszam, <grym> musiało. Znakomi, znakomite. Naprawdę, jest, jest, jest. Takie, e, no chcieli chyba album być trochę, a oni byli dosyć znani swego czasu. Alcaraz? Jest latka, taka grupa? Tak. A pytali się już Alcaraza o to, czy słucha? Tego nie wiem, ale Jakbym miał kiedykolwiek okazję z nim przeprowadzić wywiad, to byłoby moje pierwsze pytanie do niego, jaki hit zespół Alcaraz lubi. No, tak I czy lubi piłkarza Alcaraza? To, to tak zapowiedziałeś o, o, ten mecz Sinera z Alcarazem, że mm. w cieniu pozostaje ten drugi półfinał Miedwiediewa z Tomim Polem, mm -hmm. ale taki mecz też się odbędzie właśnie po spotkaniu, które zapowiadałeś, tak więc zanim poznamy finalistów męskiego turnieju Indian Wells, to jeszcze chwilę poczekać będziemy musieli, a nawiązując do tej powtórki z ubiegłego roku, no to wtedy Alcaraz pokonał Miedwiediewa w dwóch setach, do trzech i do Dwóch. Mm -hmm. Dobra, zmieniamy teraz dyscyplinę. Chyba tak, chyba wyczerpaliśmy ten tenis na. Czy moglibyśmy na ten tak moment. długo, ale może ja Nie ja tak wiem pić, że tak. No, nie, no to nie, poskaczmy. Nie. Jedziemy, dalej. Skoczmy, Jedziemy teraz, dalej. skoczmy teraz w skoki. Dobra. Skoczmy w skoki, bo skoki, a właściwie loty. Na mhm. takie dalekie loty mamy nadzieję w ten weekend. Wczoraj tak naprawdę mieliśmy przedsmak tego, co będzie działo się w Wikersund i mieliśmy dobry przedsmak tego, jak zaprezentował się Oleg Zniszczow, który w kwalifikacjach był piąty. Mhm. Reszta, no ten, tamtego. No. Olek zniszczył piąty, i Oleg bardzo ładne loty miał w Wikersund. patrzę ja muszę sobie cię na te wyniki to 200. Proszę, że ci słowo. Który to jest konkurs od końca, ten Wikersund Bo to już zmierzamy do, do finiszu sezonu. E, tak, zmierzamy do finiszu, bo po Wikersund mamy już tylko planicę no i zakończenie U... sezonu, a tutaj czekają nas dwa konkursy. Okay. Ten dzisiejszy i jutro, mhm. jutrzejszy trzyseryjny, bo to będzie nowa mhm. formuła, jeżeli chodzi o rower. Oleg Olek zniszczał, bo mówię, że ładne loty. Ja nie wiem, czy wam powiedzą coś te wyniki, ale 228,5 metra, no, 227,5 metra, mhm. 234 metry. Takie próby wczoraj Olek zniszczył. miał, więc to są świetne skoki. Nie, Zwycięzca tych nie, kwalifikacji. Nie, nie bił jakiegoś swojego rekordu życiowego? Nie, właśnie jeszcze nie pobił, jeszcze nie, ale okay. już nawet nie, nie będziemy pompowali balonika i w kontekście... Zwycięzców czy podiów tutaj o Olku zniszczone mówili, bo jeżeli to się uda, to świetnie, jeżeli nie, to nie. Ale Olek zniszczył taką chrapkę na pobicie swojego rekordu życiowego. Śmiało może mieć, bo ten rekord wynosi 230,5 metra. To jest rekord z Planicy. I dokładnie tyle samo wczoraj skoczył Peter Prew, który te kwalifikacje wygrał. A tak, to więc... za 9 dni kończy karierę sportową Prevc. Dokładnie w tak, formie? w Planicy będzie pożegnanie. No Wiele osób mówiło o do tym, do że właśnie szkoda kończyć z drugiej strony. Inni patrzą na to w ten sposób, kiedy kończyć jak nie teraz, A, czyli z fantastycznymi wynikami. Yy, w planicy odnośnie skoków narciarskich, no bo ja nie jestem ekspertem, przyznaję, natomiast byłem w planicy tamto lato i usiadłem, w sensie nie usiadłem na belce, ale wszedłem tak obok belki. Zobaczyłem jak to jest wysoko i pomyślałem sobie tak, hmm. że trzeba być trochę jednak zawsze yy, trochę normalnym, żeby być skoczkiem narciarskim, ale w takim pozytywnym sensie, że trzeba mieć w sobie tyle odwagi, żeby usiąść na tej belce i... W dół i skakać. Dla mnie to jest abstrakcja. Wchodziło się na to, nie wiem, z 15 minut chyba po tych schodach szedłem z dołu, żeby na samą górę się wdrapać. Zadyszany, zmęczony. Jak zobaczyłem te widoki, to mówię. Okay. Ale to jest nic, ale teraz to jeszcze jest... sobie no, tak. pomyśl, że jak jesteś na górze tej. Jak siadasz na belce, mhm. jak się puszczasz, to de facto. Lecisz głową, znaczy zjeżdżasz po tej belce, to musisz i głową głową w dół. Nie, w dół. to jest w ogóle, wiesz, no, coś, coś, to jest sport ekstremalny. Nie, u, no, absolutnie. To, jest sport to jest sport ekstremalny. ekstremalny. Na, zapytał ktoś na czacie, dlaczego tyle spotkań w Anglii jest przełożonych. No, gra FA Cup e, tak. jutro. E, dzisiaj, jak mówiliśmy, bardzo ciekawy mecz City-Newcastle, a jutro e, na przykład e, Chelsea gra z Leicester i przede wszystkim ćwierćfinał Pucharu Anglii między Manchesterem United a Liverpoolem. No dlatego kilka drużyn gra jest zaangażowanych w puchar. Ale wracamy do, do ciebie. Yy, tak, do i wracamy sporo. do skoków. Słuchajcie, jeszcze Troszeczkę kilka mm -hmm. słów, bo ja sobie stwierdziłam, że porozmawiamy o pieniądzach. Pamiętam, że nagrałam chyba w ubiegłym roku taką e, rolkę, nie TikToka właściwie, o tym, ile skoczkowie zarobili w R, mm -hmm. bo mam wrażenie, że temat grzeje. I ona się bardzo dobrze obejrzała, ale wiele było też takich komentarzy, a po co im zaglądasz do portfela, a czemu tam patrzysz, ile zarobili? Słuchajcie, to są oficjalne informacje, więc myślę, że śmiało możemy o tym porozmawiać, tym bardziej, że przez długi czas no, turniej Rower i inne takie mini-turnieje, które już teraz nie istnieją. Były bardzo dobrze opłacalne mhm. dla skoczków, a turniej czterech skoczni, który jest nazywany tym najbardziej prestiżowym, gdzieś tam w płacono cieniu. Płacono słabo. Płacono słabo, ale mhm. to się zmieniło, bo tam stawka pięciokrotnie została zwiększona i ostatecznie skoczkowie dostają 100 tysięcy, i teraz, żeby nie palna, franków szwajcarskich. Mhm. Ale za zobacz, triumf. nadal nagrody. Co to jest za nagroda w ogóle, jak mhm. patrzysz na. Znaczy z piłką no, nożną, no, 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 to w ogóle otrzymować. No, no, ja nie chcę tego porównywać. z innymi dyscyplinami? Za trzecie miejsce w całym cyklu. Nagrody w Raw Air z kolei zaczęły się kurczyć, bo kiedyś było to mm. 60 tysięcy euro, teraz jak widzimy zwycięzca dostanie 40 tysięcy euro, ale za klasyfikację generalną, bo pamiętajmy o tym, że skoczkowie też po każdym konkursie dostają normalnie tam, normalnie 13 tysięcy franków za zwycięstwo w konkursie jest, więc to nie jest tak, że oni w tym Rower dostaną tylko te 40 tysięcy euro. Oprócz tego, jeżeli ktoś wczoraj był czujny, no to widział Petera Prewca z nagrodą też za kwalifikację mm -hmm. 5 tysięcy franków szwajcarskich. Czyli tam można trochę to uciułać, nazbierać. Można było się, tym bardziej, że raw Air to turniej dynamiczny i tych konkursów jest wiele w krótkim czasie, więc naprawdę można było się obłowić. Nie ma tak źle. Nie ma tak źle. Jeżeli chodzi o najlepiej zarabiającego skoczka w tym sezonie, to są takie dane, które znalazłam na stronie FIS-u. Nie wiem, czy tam czegoś im nie, nie doliczyli, ale wydaje mi się, że powinno się wszystko zgadzać. Ryoyu Kobayashi zarobił 322 tysiące Franków szwajcarskich, czyli jakieś półtora miliona złotych na polskie szybko przeliczyłam, znaczy nie w głowie tylko wcześniej przed wejściem. Ety, nie nie nie. taki mat ma ciężko mat ma ciężko było. Oleg zniszczył, to najlepiej mm. zarabiający polski skoczek z kolei 230 tysięcy złotych, czyli 52 tam z hakiem tysięcy franków szwajcarskich. Ale myślimy mm. tylko o za, zarobionych pieniądzach na skoczni. nie z reklam, Tak nie tak tak tak. Ja mówię tylko o, o zawodach, tak, o konkursach, Takich ch. Reklamowych kontraktów, to, to przyznam się szczerze, nie znam. Tym bardziej, że wiesz, to pewnie też zależy, bo być może Skoczkowie mają indywidualne kontrakty, ale Myślę, mają na też na takie, które są związane po prostu z Polskim Związkiem Narciarskim i zupełnie mhm. zakładam, jest to inaczej rozliczane. Tak, ja zmierzam do tego, że po prostu chyba cały czas największą taką marketingową wartość, mimo wszystko, mam makamilstok, wydaje mi się. Ale wiesz, częściej widzę Piotrka Żyła. Ostatnio wszędzie Piotrka. w Warszawie są te takie okay, reklamy też. związane z jedną z firm dietetycznych i mhm. po prostu wszędzie jest Piotr Żyła. Skoczek narciarski reklamujący firmę dietetyczną taki chudziutki, to się dobrze sprawdza. Tylko butle z gazem na polu. Tylko butle z gazem te na polu. tę reklamę Norbiego? Nie, musisz. No. Nie, ale, tak, jak ale zobaczam jakoś Norbiego, no. pokazali Oli. A czy, za, czy, czy o, jest ten cały? O, jest, to jest to. specjalnie Powiedz, specjalnie czy dla ciebie Norbie. Butle z gazem tej firmy, którą reklamuje Norbi po takiej reklamie? No. Jakbyś zobaczyła w takim miejscu te reklamy, bo na zalance. A jako klient polecam. Ja Norbie. jestem fanem. Ja jestem fanem Norbiego, no. szanuję jego bardzo, bardzo, bardzo elegancko. Stoi w ogóle to, lokalizacja jest też genialna. Ja, ja powiem cieka. tak, ja nie wiem co powiedzieć. A czy ten Nie wiem co powiedzieć, a mam jeszcze coś do powiedzenia związanego. Tak, mam dwa tematy, ale to tak dynamicznie. Sprężę. Powiedz sprężę. mi, e... Sohan Jeremy zostaliśmy zostawmy. Okay. Mogę na Dobrze. sekundkę zostać tak. przy sportach zimowych. Tak, a powiedz Bo mi, chcę... czego nie powiedziałam o sportach zimowych? Jest jedna, myślę, bardzo istotna sprawa, która się dzieje teraz. Mm -hmm. Otóż w Zalbach toczą się ostatnie zawody pucharu świata w tym sezonie w slalomie gigancie mężczyzn. Jest za nami pierwsza, już pierwszy przejazd za nami, drugi przejazd jest zaplanowany na godzinę 12. Dlaczego o tym mówię? Liderem klasyfikacji generalnej w ogóle Pucharu Świata, ale też giganta, jest ten oto zawodnik Mark Odermatt, Szwajcar, w tym yy, sezonie jechał w dziewięciu slalomach gigantach, wygrał dziewięć. Ma w tym momencie 900 punktów na 900 możliwych. Jak wygra dziesiąty, to będzie miał 1000 punktów czterocyfrową yy, sumę. To jest naprawdę to jest naprawdę coś, bo wyobrażacie sobie, przez cały sezon nie przegrać ani razu. On wydaje mi się, że w ostatnich zawodach Pucharu świata był o krok od tego. Nie wiem, czy nie było właśnie Waspen, był o krok od tego, żeby wypaść, prowadził po pierwszym przejeździe, i w drugim przejeździe był o włos od tego, żeby wypaść z trasy, popełnił błąd. Mhm. A i tak dojechał do mety, i tak wygrał. Ten, te zawody pucharu świata mówi na takich dominator terminator no on jest absolutnym dominatorem terminatorem bo chcę wam powiedzieć że do tej pory w narciarstwie alpejskim był tylko jeden zawodnik który w ciągu na dystansie całego sezonu wygrał wszystkie zawody w danej konkurencji. To był chyba wtedy, to chodziło o slalom specjalny, to był Ingemar Stenmark. W latach, w latach na przełomie lat 70., -tych, 80. -tych, to był wybitny szwedzki Alpejczyk. A Alberto ale Alberto Tomba nie był też. Nie, tego? ale nigdy nie udało mu się. Znaczy, A. wiesz, Tomba wygrywał bardzo dużo, był tylko nigdy raki, nie tak. udało się wygrać wszystkich okay, zawodów na, na dystansie jednego, jednego, e, jednego sezonu. Powiem więcej: Odermat wygrał też, jeśli się nie mylę, trzy ostatnie giganty poprzedniego sezonu. Także on już ma A. tych zwycięstw jeszcze więcej. Jest w formie. No, tak. Teraz My powiem wam tak, bo już zdążyłem sprawdzić. Bo już zdążyłem sprawdzić. O godzinie dziewiątej e, chłopaki pojechali pierwszy przejazd w Zalbach. Sytuacja jest taka. Na piątym miejscu jest, co ciekawe, zawodnik Zandory, bo oni mają jednego no tak, całkiem to dobrego to tak, tam werdu. E, 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 strata sekunda 72 do lidera. Potężna strata, sekunda 72. Na miejscu czwartym to jest wicelider klasyfikacji giganta w tym sezonie. Chorwat Zupcić. Sekunda 61. Potężna strata do lidera. Trzecie miejsce dobry Norweg Stein Olsen. Sekunda 39. Potężna strata do lidera. Jak to brzmiło? Na miejscu drugim jest Szwajcar Mejar. Mhm. On ma 40, to już jest powiedzmy w zasięgu. I liderem jest kto po pierwszym przejeździe? Oczywiście Odermat. Okay. Oczywiście Odermat. Także e, o godzinie 12 ruszą zawodnicy. Na drugi przejazd. Więc sądzę, że około godziny tam 12.20, 12.30 na, na linii startu stanie właśnie Mark Odermat, żeby no, zrobić rzecz absolutnie e, niespotykaną w świecie sportu. Myślę, że warto myślę, że no na eurosporcie warto będzie no, rzucić okiem, ale... czy Odermat wygra 10. Dziesiąty slalom gigant w tym sezonie. No Wielka tego, sprawa. Co mówisz na czacie? Pojawiły się opinie. Napisał jeden z widzów, geniusz. I to jeszcze w takim sporcie, gdzie wszystko dosłownie ma znaczenie. Każdy ruch, każde ułożenie, każda setna sekundy. Bo jak ty powiedziałeś, że mają sekundę nam 30 do niego straty, i mówisz, że potężna strata, no to, to jest jak mi no w ogóle? Nie, 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 no to bardzo to jest. Sekunda 90, 40, tak. sekunda 70, to jest bardzo, bardzo wiele. Ale no po prostu ten facet jedzie. I teraz jeszcze, jeszcze pamiętajcie o jednym. W slalomie gigancie i w slalomie. Na drugi przejazd, bo to są jedyne dyscypliny, jedyne konkurencje alpejskie, w których, w narciarstwie alpejskim, w którym się rusza do dwóch przejazdów, no to w drugim, przeje... to tak, do pierwszego przejazdu ta czołowa piętnastka Pucharu Świata jedzie z przodu, na świeżej trasie, A, okay. więc mhm. masz duże szanse na to, żeby zrobić dobry wynik, mhm. ale... Teraz Odermat jedzie jako ostatni. Jedzie I już po zrytej wyjechane. trasie, wyjechane. Tutaj rynienki, tu być może już jakieś tam, wiesz, się zrobiły doły, a on mimo to wygrywa. On wygrywa permanentnie i non stop. Co więcej, wcale nie będę zaskoczony, jeżeli on w drugim przejeździe też nie wykręci najlepszego czasu, bo ma to w zwyczaju, nawet jadąc na najgorszej trasie, i tak wykręca najlepsze czasy. To jest jakiś, wiesz, to, to jest. Absolutny, absolutny fenomen. Mark Odermat oczywiście wygra też Puchar Świata jako taki, no bo no bo jaką punktuje z taką regularnością, to wygra. E, Olu, oddaję Ci głos, Dobrze. bo teraz Jeremy, tak. so Nie bardzo, Nie, bardzo ciekawe informacje. Ja trochę bardziej tym tropem polskim idę, a jeżeli chodzi o narciarstwo mhm. mężczyzn, to tutaj z tym wątkiem Polaków miałabym problem. myślę problem ale jeżeli chodzi o koszykówkę to problemu zdecydowanie nie miałam dziś w nocy grał Jeremy Sochan nie, nie wiem bo Jeremy Jeremy zawsze Polak w Jeremy jest nasz Polak dobrze nasz Polak nasz Polak w NBA nasz Polak w NBA zaliczył fantastyczny mecz. Niestety, bo to tak jest, że fantastyczny mecz, ale jego zespół przegrał, ale z kim? Z mistrzem NBA Denver hmm. Nuggets. Porażka 106 do 117, ale zdecydowanie no, Jeremy Sochan był bohaterem nie, ale, ale powiedzmy królem tego spotkania. 19 punktów zdobytych, oprócz tego 6 zbiórek i 4 asysty, no, więc naprawdę hmm. dobry mecz w, w wykonaniu Jeremiasza. Jeremiasza. Tak, tak. Odzwańmy. Ale coś chciałam powiedzieć słówko jeszcze. Aha, chciałabym wam też pokazać koszykówkę, tylko w nieco innym wydaniu. No mhm. bo tutaj widzimy Jeremi super, super wynik, super mecz. Niestety porażka. My gratulujemy i sobie zerkamy tam za ocean, żeby patrzeć na to, jak Jeremi sobie radzi. A ja jestem ciekawa, jak Jeremi by sobie poradził z takim wsadem. Widzieliście taką koszykówkę? O, Przecież... panie, ty, ale kozioł czekaj, dobry czekaj, jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Znaczy, ogólnie tutaj internauci twierdzili, że była niesiona, ale... Nie. O jezu, czy on się nie rozbije o tablicę? Ty, ale co to jest? Przepraszam. Ty, ale kozioł był dobry, widziałeś? Jak to trzeba było zakozować, I do ciebie wróciła. Ja, ja nie wiem, czy zwróciliście oni tutaj. Każdy z zawodników jest na innej wysokości, oh. czyli tak jak w życiu. No, ten najniższej, to powiem ci. No, ale ma... on zrobił kroki ewidentne. No, no, nie ale zobacz tego z tyłu. Zobacz, Tomek, zobacz tego z tyłu, tego w niebieskiej. On jest wykluczony ewidentnie z gry. No. Przecież na takiej wysokości jedzie. No, jak to zrobić tam. Ewidentne krok, ja bym odwiedzał kroki. Tutaj. Dobrze, i to jest z przymrużeniem Aha. oka, ponieważ Unicycle Basket. Bo mhm. ja, ten filmik mi się wyświetlił po prostu na Instagramie i tak mhm. mnie zafascynował, że stwierdziłam, że wam to pokażę, ale będzie to też pretekst do tego, żeby porozmawiać, że taka dyscyplina istnieje. Prawda jest taka, że tam, nie, nie wiem z jakiego kraju, w jakim kraju te rozgrywki się za odbywały. Zacznijmy trenować, ale... może zdobędziemy jakieś metale. Może taki sport ja może tutaj to zaistnieje. Ciężko było znaleźć jakieś informacje o, o większych imprezach w ostatnich latach, bo mhm. tam mistrzostwa jeszcze pięć lat temu Myślę, że to są wszystkie osoby, były. które uprawiają tę dyscyplinę na tym filmie. O, nie, nie, nie. nie, nie. nie? Tutaj, no, ja widzisz. nie mam pojęcia, z jakiego kraju, nie będę się tam w to zagłębiała. Myślę, chyba, że Azja tak, tak mi się też wydaje, że, że jakiś azjatycki mm. kierunek, no i tam sobie pozwolili na taką śmiałość i swoją inwencję twórczą, chyba no, gra no. Na różnych wysokościach, ale normalnie w rozgrywkach grają wszyscy na tym samym poziomie tych unicycle basketball. To jest ciekawe, bo ja myślałam, że wiele dziwnych dyscyplin już widziałam specyficznych. Okazuje się, że tak jak internet tutaj mówi, na świecie istnieje 8 tysięcy dyscyplin. Wiadomo, że jedne są bardziej no, uporządkowane, nie inne nie, ale w takim razie, jeżeli jest faktycznie te 8 tysięcy, to myślę, że jeszcze wiele programów i przyniosę wam tutaj ciekawostki ze świata naprawdę ja muszę nietypowych naleźć... Słuchaj, sportów. Słuchaj, ja ja my... kiedy jeszcze pracowałem w Kanal Plus, mieliśmy swojego ulubieńca, e, zdarzyło się, że w naszej redakcji pracował Przemek Saleta. Mhm. I Przemek miał taki cykl programów i jeździł do ludzi pozytywnie zakręconych, którzy uprawiali różne dziwne dyscypliny mhm. sportu. I pamiętam, jak dziś pojechał, mieliśmy z tego straszny ubaw, pojechał Przemek Saleta i z taką bardzo poważną miną, ale twarz mu nie drgnęła, nagrywał reportaż o facecie, który Obijał gumową piłkę ręką o drzwi garażu, ale z takim zacięciem. A to taki starszy pan. I on tak walił tą, tak jak w tenisa, z otwartej ręki. Backhand, forehand, backhand, backhand. Przemyk stał obok tak. A ten facet obijał tę piłkę gumową. Przepraszam, to nie była piłka, to była gąbka. Gąbka, która była w kształcie kostki. W związku okay. z tym wiesz, jak ta piłka się odbija. Znaczy tak, a, w się w różne mogła. strony. Okay. były. Okay. I on tak latał, tu obijał, był cały przejęty. Po czym powiedział tak do przemka, to, to, to zapamiętaliśmy to. Ten przemek z nim robi, i tam wiadomo. Każdy lubi przecież grać w gąbkę. Przecież to jest zupełnie normalne. Ludzie, ludzie są. Ludz, tylko szaleni ludzie nie lubią grać w gąbkę. A Przemek, mm, mm. Ja się to... ten facet. Jak, jak te, tych ludzi wynajdowali. Ty Przemek, Przemka, salej, Przemek na pewno ma do niego numer. Ale wiecie, Koniecznie. co prawdopodobnie ty... Przemek grać ciągle w gąbkę. <laughs> nawet, nawet w tym momencie. 8 tysięcy dyscyplin. Tak? Ja, ja na studiach miałem taki przedmiot, e, który się nazywał właśnie dyscypliny sportowe. E, I mieliśmy za zadanie nauczyć się wszystkich dyscyplin sportowych. Wszystkich. Jak się okazuje, nie wszystkich, bo 8 no. tysięcy. Ty wiesz, nie. to to 8 tysięcy to jest taka informacja. Ale wszystkimi robotami tych... wczoraj pokazywali Lakrosa. I z, z kąpkami pewnie. La Cross super Sport, Ale to Cros. a widziałeś Pelota? A to, przepraszam, Pelotę pelota wczoraj to, pokazywali no, pelotę z kraju basku. Ty pelota, Pelota. Kiedyś w pelota? Nie no, co ty. Ale, pelota, to, to, ale, ale to, to sprawdźcie sobie. Dzieżki to jest jak się ciska tą tą. tą, tą no no, no, no widziałam, bo tak. Dostaniesz tam piłką, to jest poboczne. I tam była informacja, że 300 na godzinę to jest no Jak widzę, jak tą. Tym czymś, tam jak na... tym czymś rzucają. Futbol gaelicki sobie odpalcie. Futbol no, gaelicki. No, smoku pewnie kojarzy, A, bo to blisko piłki. Ola, jeżeli tak. nie widziałaś, no, to, to, to sobie odpal powiedzieć. bo to jest. Może Irlandzy, kojarzy, Gaelic nie? football. To Walia, nie? To tam. Chyba Irlandia, Barbie. Ale Walijczycy walia. No. też to na pewno grają. Mega ciekawe. Ale tylko dążę do tego, że jak miał 8 tysięcy dyscyplin się nauczyć na egzamin. To powiem wam, że musiałbym chyba trochę ściągać. Egzamin polegał na tym, że podchodziłeś i, trwał, i z wiesz? tego wielkiego kubła z karteczkami, na każdej karteczce była inna dyscyplina I Losowałeś. Musiałeś się nie, nauczyć ja, wszystkich i żeby wyjaśnić co to Aha. za sport. Tak, musiałeś się, o zasadach to się powiedzieć. Okay. Dokładnie, musiałeś opowiedzieć okay. zasady sportu. Mieliśmy tam co prawda takie najbardziej popularne sporty, ale pamiętam, że wylosowałem bojery. A bojery, no umówmy się, nie są najbardziej popularnym ale sportem. No wiedziałeś, czym są bojery. No tak, bo się przygotowałem wtedy, nie? ale no, jakie, było, jakie były szanse, że trafisz na tak dziwny Kurde, sport? przecież my byliśmy, boj w bojerach byliśmy absolutną potęgą no tak, światową. Tak, ja, wiem, ja wiem, Ale to do dzisiaj, do dzisiaj bojery są bardzo popularne. Ja cię śmieję, bojery myślę, że gdzieś w okolicach Suwalszczyzny, gdzie jeziora zamarzają, no to bojery to są, wiesz. Jasne, ale umówmy prafiany. się, nie jest to dyscyplina... Każdy przecież uznana. lubi bojery, no tak to to gąbkę. Ja? Nie wiesz, czym są bojery? No, bojery to są takie żagle tylko na lodzie. Okej, no dobrze, żagle. Każdy lubi bojery, bojery tak jak Gąbkę. No, ja każdy gra w Gąbkę. Się. To jest zupełnie normalne. I naturalne. myślę, że być może po naszym programie będziemy mieli nowych zawodników w Polsce. W gąbkę. W unicycle, unicycle, basket unicycle, basketball. Basket unicycle basketball. Unicycle basketball. basketball. Na koniec jeszcze siatkówka, dobrze. bo dziś rozpoczyna się puchar polski pań. W nysie okay. już siódmy raz z rzędu panie będą grały. Takie mamy pary półfinałowe, LKS. Łódź e, zmierzy się z Rysicami z Rzeszowa. To na nazwa, kapitalna, ryśice. No, ale od Rysia. Abs 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 <laughs> tak, nawet w herbie, widzisz, jest no. ryś. Absolutnie i e, to Unii Opole z BKS-em Bostik Bielsko-Białą zagra. Mhm. E, I teraz tak, no jest Łódź-Rysice e, to taki, można powiedzieć, przedwczesny... W finał troszeczkę, no bo y, myślę, że wielu kibiców z chęcią by te dwa zespoły zobaczyło właśnie w mhm. finale. E, panie, ostatnio mierzyły się w Tauron Lidze, tak? Boże, już mi się Plus Liga mhm. na cały czas gdzieś tam po głowie chodzi. Panie ostatnio mierzyły się w Tauron Lidze i górą był ŁKS, chociaż po ciężkim boju zakończonym tiebreakiem. Tak więc ciężko powiedzieć, jak ten mecz może mm. wyglądać, no bo walka w tym meczu ligowym była do końca. Mam też taką ciekawostkę związaną z Pucharami, bo jedna z zawodniczek akurat klubu, który jest pierwszy raz zagra w, w rozgrywkach Unii Opole, Katarzyna Zarośnińska-Król, to zawodniczka, która zdobywała najwięcej razy z tych zawodniczek, które pojawią się w Nysie, Puchar Polski, bo wznosiła go pięć razy, tak jak tutaj hmm. widzimy, czytamy. Ale cztery razy z innymi klubami hmm. i tutaj widzicie Budowlani Łódź, Tauron MKS Dąbrowa Górnicza, Atom Trefl Sopot i Chemik Police. Chcesz zdobyć Puchar Polski... A... Zakontraktuj Kasia do składu. No, no, ale co ciekawe, Kasia gra w Uniopole, więc mhm. być może tutaj będzie zespół piąty klub będzie... Inny, no, piąty no, klub Myślę, że najmniejsze szanse tutaj klub z Opola, jeżeli bym się miała w jakąś buchmacherkę zabawić, mhm. by miał, bo tak jak mówię, no to będzie pierwszy raz, kiedy, kiedy w Pucharze Polski dziewczyny z Opolszczyzny zagrają. Ale zobaczymy. Patrzę sobie, czy jakieś tu ciekawostki. No dobra, ciekawostkę olimpijską wrzucimy sobie na tapet teraz. Nie mam dziwnej dyscypliny kolejnej, bo stwierdziłam, że wyczerpałam ją już. Poprzez Unicycle Basketball, ale mamy maskotki, mamy oficjalne maskotki Igrzysk Olimpijskich, ale jeszcze zanim pokażemy wam tą, którą będzie można zakupić podczas Igrzysk w Paryżu, to zobaczmy jak wyglądała pierwsza oficjalna, nie wiem czy zgadniecie jakie zwierzę było takim symbolem Igrzysk Letnich, pierwsza oficjalna, Waldi, wiesz, już tutaj. Ja, ja mamy... wiem, że na mistrzostwach świata. Na pierwszą maskotką mistrzostw świata w piłce nożnej mm. był ten angielski lew. W okay. 1966 roku. Nie wiedziałem, A nie że ale nie wiedziałbym, że nie wiedziałbym, tak, że. Waldi był. Z Prawda jest taka, że wcześniej były też inne maskotki, ale ta była tą oficjalną okay, w 1972 okay. roku. Oficjalną, Słuchaj, czyli jak... po prostu e, Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarobi. zaczął na tym zarabiać. Ja, roz... dokładnie, no, tak, dokładnie tak. tak. No, Aha, no i doczytam tę olimpi olimpijską ciekawostkę, bo ten jamnik Waldi. Reprezentował najpopularniejszą rasę psów w Bawarii i ten pies reprezentuje cechy niezbędne sportowcom, takie jak odporność, wytrwałość. I z mm -hmm. I chory kręgosłup, bo musi wchodzić po schodach. <grymne> sportowcy też mają z Daj spokój problem. Waldiemu. Słuchajcie, w czy my mamy zdjęcie? Jeżeli nie, no to ja szybko tutaj muszę znaleźć, może uda się zrobić zbliżenie. Mogłaś przyprowadzić bo... jakiegoś jamnika tutaj do Ja nie mam jamnika, ja mam kawalierka, którego, brawa, z którego muszę uciekać no za, jaj, zaraz. Na mamy to fotel. No, A nie mają, musisz pokazać ten na telefonie. Już szybko piszę. Okay. W to w tym czasie możemy zobaczyć, o, ja mam już. Masz mam to, już, to mam już. Pokaż. Będzie widać. No, na no. pewno, jak, jak musisz odwrócić telefon, to wtedy jest szansa, że coś no, jest ta, tak. bo, wiesz co, bo Czekaj, o. Tak? To taki był taki, kolorowy? kolorowy. To śmieszne, rzeczywiście. A to tam lew mi się bardziej podobał. Ten angielski. A jak jest, ci się będzie, podoba no. oficjalna. Maskotka. maskotka igrzysk olimpijskich Obecny? w Paryżu. Tak. A ja nie wiem jaka jest. Już wam mówię, frygi frygiki, tak, tak się nazywają te maskotki. I ja, jak to spojrzycie to na nie, to, A, to chyba widzicie, czapka od, od czapek, frygijska. Frygisk, tak. To tak, jest tak, tak. Y, A, no, e element tak, tak. dziedzictwa mm -hmm. kulturowego, jeżeli chodzi o, mówiąc, o Francję, który symbolizuje wolność, symbolizował taka barba wolność. Papa trochę. No dla mnie to, wiesz co, smerfy miały takie czapki. No. no serio, no takie w takich chodziły. Ale, to no, to są, pierwsze, ale nie, to to... też było, to, bo to były bo też były prawdopodobnie wzorowane na fryzjerskim, belgijskim. Ale może to jest jakieś. Ale to wiesz, wątpię. Ale nie, no chyba Smerfy nie miały takich dwóch tych, czy miały? Nie wiem. że no nie, nie, no jeden taki biały z takim tym no, ja małże, mówię, małże, wywiniańcem. Kochana, no, w czy chciałabyś jeszcze powiedzieć o Mastersie. O, tak, widzisz, bo nie mam ucha i tak. będąc siatkówce, Bardzo Wam dziękuję. Tak, tak, tak. Wczoraj, słuchajcie, już zapowiadaliśmy nowy program kanału sportowego, którego gospodarzem będzie Krzysztof Ignaczak, a dziś o godzinie 16.00 ten program już będziecie mogli zobaczyć, a teraz mamy dla was taki, tak, jak to się mówi, taką zajawkę, za zajawkę zapowiedź, przystaweczkę taką. Jak to będzie wyglądało? Popatrzmy. Czwarta konkurencja, Dyszlem do celu. Moja ulubiona. Uczestnik ustawia się w szóstej strefie boiska i jego zadaniem jest przyjęcie pięciu zagrywek z szalejącej maszyny. Przyjęcie perfekcyjne to 15 punktów. Bardzo dobre to 10 punktów. Dobre to 5 punktów, a pozostałe są niezaliczane. Zastrzegam sobie tutaj możliwość dodawania punktów. Mateusz już jest gotowy, ja, ja na rozegraniu nigdy nie grałem, ale poczuję się teraz jak najlepszy rozgrywający. Dobra, maszyna gotowa, Mateusz gotowy. Zaczynam, niżej nogi, niżej nogi. Dobrze, wrzenia. Ja... 15. Ale, no, zaliczę wy, mu 15, się. zaliczę mu na 15. <laughs> Jesteś środkowym, to wybaczam. Dobra, to tam jeszcze bym zagrał krótką. Dobra. 15 punktów, pierwsza próba, druga. E... No nie. no. Niestety, nie takie proste, co? Bliżej przyjmij, bo ja nie mam z czego grać Ace! Jezus Maria, tak! To jest to! 30 proste punktów, trzecia to. próba! Przesadzasz igła, proste to przyjmowanie Czy te drzewo widzieliście? A czy wy widzieliście już ten program? Bo to warto. Bo to taki siatkarski turbokozak. No, powiedzmy sobie tak już tak mówiąc tak, tak zupełnie wprost e, Igła Słuchajcie, będzie program... jeździł. Do, 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 do reprezentantów, reprezentantek różnych. Po całej Polsce. Dokładnie, po całej Polsce. bo będą też siatkarki, nie tylko siatkarze, a, a ja tylko dodam, że program realizowany jest z naszym partnerem Marką Decathlon, która równocześnie jest też partnerem i sponsorem Polskiej Ligi Siatkówki. Tak, będzie Krzysztof jeździł, będzie Krzysztof jeździł po Polsce. Mateusz Bieniek na pierwszy ogień, tak więc sprawdźcie dziś o godzinie 16, jak Mateusz sobie poradził z zadaniami, które Krzysztof dla niego przygotował a jak widzieliście po tej zajawce, u no lekko nie było tam Krzysiu no nie. cisnął, cisnął Słuchajcie, do końca. To ja już Trochęczka. na koniec tylko powiem, że widzę, że duże poruszenie e, zrobiło się w związku z grą w gąbkę. <laughs> są fani gry w gąbkę? E, tak, są fani gry w gąbkę. E, I teraz tak, tutaj napisał e, ja cię zdradzę koleżko. Ja cię zdradzę. A ty a ty będziesz miał w domu przegrabione, ale należy ci się. Uważaj, napisał Kamil. Idę sprawdzić, czy moja dziewczyna już grała w gąbkę dziś przy zlewie. <ślesk> <ślesk> <try> No nie, za to to, to jeżeli gęstie. ona cię teraz usłyszała, Tomasz, tak ze ściery w łeb. Będziesz musiał kupić zmywarkę ewidentnie. Malzachar, za czy na igrzyskach jest już gra w gąbkę? <noise> e, Ale że... sprawdzę to słuchajcie, bo może była jakaś no. dziwna, było strzelanie do gołębi, o czym mówił Filip. Powiedziałeś, że ile? 8 tysięcy dyscyplin? Tak. No, no tak, tak Fan mówił Fan widoku z okna Michała Pola, 7 tysięcy, że mało znany fakt. 7800 z tych dyscyplin skomentował już w życiu Edek, Edek Durda. Durda. <laughs> Bo jak to wiemy, snając... sambo, bojowe, sambo, bojowe, sambo bojowe. Sambo bojowe to jest moja ulubiona anegdota. <laughs> Michał Ignaczak Paweł Fajdek wypowiedział, co to jest za gra w gąbkę, w co nikt nie gra. To młotem przecież rzuca się na całym świecie. To jest inna sprawa. No dobrze, słuchajcie, już kończymy. Jeszcze tylko powiem, że w naszej sądzie, w naszej sądzie na. No właśnie, tak, to, Czy podobają koszulek, się czy koszulek, nie? tak czy nie? Zagłosuj, bo gdzieś mi to zniknęło. No właśnie, mi zniknęło też. No, mi też. Ja widzę, czekajcie. No to co? To zagłosuj i powiedz... Ja już jakie zagłosowałem, żeby... A, nie, nie. Ale nie, tutaj Kamil Trzy. odpowiedział, no ja cały, cały tydzień myję, sobota jest jej. Słuchajcie. To odpowiedni podział Stary, obowiązków. Nie, to, nie. to śliski, śliski grun, śliska Kamil, Wchodzisz na bardzo niebezpieczny teren. Nie, nie idź w to stary Nie idź w to, ja ci dobrze nie radzę no, Podział obowiązków, w tydzień mężczyznamy no, je. No, soboty ja, są ja bym, to nie szedł. ja bym w to nie szedł Ja też bym w to nie Jeszcze nie szedł. chciałbym tylko powiedzieć wam o jednej o jednej rzeczy I teraz już tak zupełnie poważnie Nasz y, klubowy y, Klubowy Nasz redakcyjny kolega Kuba Grabowski y, Podrzucił mi koszulkę Poznajecie koszulkę To jest ta koszulka, w których y, Piłkarze Widzewa Łódź grali w ubiegłym tygodniu klasyk e, przeciwko legi Warszawa. Ta koszulka została podpisana przez widzewiaków e, tych obecnych, ale chyba także tych byłych. I teraz wam powiem, gdzie tę koszulkę możecie znaleźć, bo ta koszulka jest do wylicytowania. Link do zbiórki możecie znaleźć już na. O właśnie, już na. E, w opisie tego naszego dzisiejszego sport, e, tylko sportu. Wsparcie dla Borysa Kwiatkowskiego. Już na czacie się też, pojawił się też w tym momencie nasz wydawca wrzucił link do samej zbiórki, a ja kilka słów na temat, na temat Borysa powiem. Borys Kwiatkowski, świętej pamięci już. Przyjaciel, który przyjaciel chłopaków zmarł w dniu 31 grudnia 2023 roku. Borys był zawodnikiem i trenerem młodych bramkarzy Wiktorii Sulejówek, nauczycielem i pedagogiem. W szkole podstawowej terapeutycznej Chocimska przy ulicy Grażyny w Warszawie cała społeczność Wiktorii Sulejówek i Szkoły Podstawowej pozostaje w ogromnym bólu i ich starają się w ten sposób wesprzeć, wspierać najbliższych Borysa. Organizują zbiórkę, dzięki której rodzina będzie mogła czuć bezpieczeństwo finansowe. To był młody, pełen pasji człowiek, który zarażał i mobilizował wszystkich do pracy nad sobą. Zawodnik. Bramkarz, trener, nauczyciel, wzór dla dzieci i młodzieży. Niestety e, góry zabrały go ze sobą. To była, e, no niestety, wyprawa w góry zakończyła się dla niego, dla niego tragicznie. Szukajcie opisu do tej koszulki. Prawdziwy, biały kruk, a powiedziałbym nawet biało-czerwony kruk. Widzewski, piękna koszulka, model. Dzisiaj sporo było o koszulkach. Koszulki wzorowane na tych. Historycznych z lat 90. Jeszcze koszulka, go brakuje na tej jednej, jednej rzeczy tylko brakuje na tej koszulce. Yy, paczu Ligi Mistrzów. To dwóch. Na rękawie. To dwóch. No, no. To jeszcze napisu Bakoma z przodu. A, no tak. Ewidentnie no, to prawda. To prawda. E Także szukajcie. szukajcie opisu, licytujcie tę koszulkę. Będziemy do niej jeszcze wracać. Ola. Mamy wyniki sądy. Tak. Yy, są 60 Ale to nie... na nie. 60 na nie, mhm. ale wiesz co, jest ciekawy wynik, bo jest 39 na tak. I teraz się zastanawiam, gdzie się nam 1% podział. to tak zawsze tak? gdzieś ginie gdzieś ten procent. W, w każdym razie 60% naszych widzów uznaje, że te koszulki reprezentacji Polski, możemy jeszcze raz pokazać, żeby była jasność o czym mówimy, że się nie podobają. Ola, ciebie zapytamy, bo my już ze Smokiem się wypowiedzieliśmy. Ty jako kobieta oceń, czy te koszulki ci się podobają, czy ci się nie podobają. No, ale tak, w 60 tak. czy w 40%? No ale tak, nie, nie nic nie odczytuje swoich, z, z, z swojego wyrazu twarzy. To dobrze. Aha! Do? No mhm. dobrze. Na to dalej, to musisz no. powiedzieć. Ech. Kurczę, no. No? Nie, nie, ale jest. poczekaj, ja może, mogą być... ci się podobać. No, a nie, ja nie bój ja się, jak się podoba, to, to luz. Absolutnie, ale w nie, bo w ogóle nie mam do nich yy, stosunku. Nic nie czuję. Czyli to a jesteś w tym takie... jednym procencie. Tak, to jest zdecydowany. Nie, no mogą być. Wam mogą wam szczerze, być, że mogą nie nie, być. jedyne co no. mnie drażni, to no. e, chyba orzełek tak na środku. A no a pod widzisz, nim ten układ. Ten znaczek, no. Tak, no. tak, ten Alek układ mówi. razi. No bo, bo, bo teraz bo wyobraź sobie, dokładnie. że jeszcze przy, dojdzie numer. Reprezentacja Polski będzie na euro. Oby mhm. grała i wtedy będzie musiała obowiązkowo mieć numer na koszulce. No ten numer znajdzie się jeszcze pod tym najkiem. To ja powiem tak. To już mnie te koszulki niech nie awansują. Dobra, Wtedy masz rację. będziemy Wtedy się zagrają Nawet w Bakomie chyba Dziękuję. Tych, yy, 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 Boże, no te dziewczyny skąd z Chelsea brały A, A, nie, nie, te otaipują, getry. Otaipują. No, Getry tak. pożyczą. Kochani, ściskamy was. Przypominamy, że dzisiaj o 19 przesłuchanie. Mateusza z Borka z Radosławem Majdanem, jutro loża i tak dalej i tak dalej nasze pasmo o godzinie 10:00 sportowe no właśnie Bo mamy nie zmienia się ramóweczkę, zobaczcie otóż to nasza ramówka z godziny 10:00 czyli Moc futbolu w poniedziałek KS Europa tylko sport od Środy do Soboty, a Piłkarska w, w niedzielę. I zawsze widzimy się o godzinie. I jeszcze 10. zapraszamy na portal kanału sportowego. Oczywiście, to że zapraszamy na portal od dwóch dni Kanałsportowy.pl Ruszyliśmy z naszym serwisem sportowym. Tam będziecie mogli sobie odnajdywać różne rzeczy, między innymi także wycinki tego naszego dzisiejszego programu. Mhm. Jeżeli coś tam powiedzieliśmy, mądrego, to a to raczej. Pewnie nic nie, raczej nie, nie, ale na przykład poczytacie wywiad z tego, co kojarzę z Bartkiem Salomonem, a więc z powołanym do tego. Tak jest, tak, tak, tak. Bo Tomek Lipiński. Tomek Lipiński e, przeprowadził, wczoraj był na meczu derbowym między Lech Wartą, także tam możecie znaleźć 100% już rozmówkę z Bartkiem e, Salamonem. Ale może też ktoś pokusi się o napisanie artykułu w kanale sportowym o grze w gąbki. Bo Albo unicycle. Albo blaskę, -a. Nawet wiem kto napisze ten artykuł, Przenek <laughs> no, O ewidentnie. Wiadomo kto on uwielbia grać w gąbki. Dzwonimy. Ola Rajewska, Adaś Kotleszka. Dąbek Dziękujemy spokojna. wam. Trzymajcie się dobrej soboty, wam życzymy. Idźcie się poruszać, mimo deszczu, idźcie się poruszać. Napisali, że przestało padać, że mogę wracać o, bezpiecznie rowerem. Jedziemy. Ale mam dentkę walniętą, więc i tak Pomożemy. Dobrego dnia. Cześć.